ja przeglądałem te stare programy, których mam mnóstwo, bo zawsze to była dla mnie świętość, programy z czasów Pergogorzów i w ogóle. I nawet tam były takie sugestie, bo ty kiedyś brałeś udział w takim uślizgu na torze, gdzie leżałeś pod bandą i mówiło się o tym, że zawodnicy czasem specjalnie tak się, jak już upadali, to tak się turlali, żeby wylądować pod konkretnym banerem, żeby zrobić tak zdjęcie, żeby było widać firmę. Nie. Nie było czegoś takiego. To jest. Przynajmniej w moim przypadku totalna bzdura, nigdy tak nie robiłem. Jak już to robiłem tak i robią to do tej pory wszyscy, czyli poleżą sobie chwilę, żeby mechanicy przybiegli, wzięli ten motocykl, no ale regulamin już teraz troszeczkę jest lepszy, cwańszy, jest chyba 8 minut teraz no na tak jest, decyzji, więc... No ale wiesz, bo to... Bo nie można leżeć, a wtedy się leżało nieraz naprawdę sporo, bo i zanim karetka przyjechała, to badanie musiał wydać lekarz orzeczenie, nie można było jechać, więc taka sytuacja jest, a nie inna. No tak, ale pamiętam, że ty się kiedyś tak przykleiłeś do chyba reklamy albo Pergo, albo Bosmana, że leżałeś po prostu na baczność pod tą reklamą, pod samą bandą. Czysty przypadek. Naprawdę? Zdecydowanie tak. To o czystych przypadkach będziemy dzisiaj rozmawiać. Mówi się Żużel. Tomasz Bajerski, wychowanek Unitarnów, jest gościem naszego podcastu. Dzień dobry. Nie, Skiszczyrk. Skiszczyrk! To tak ty byłeś gotowy na tę akcję? Nie, że ja przekręcę? Teraz mi to przyszło do głowy, bo w Szczyrku chyba były skoki, nie? Wiśle były. No to Ski, Wisła. No to, co za różnica, Szczyrk czy Wisła? Ważne, że jest Bajer. Dobrze, Tomek, ja się cieszę bardzo, bo ja czekałem na tę rozmowę. Wiesz, że ja kiedyś powiedziałem, że chciałem być twoim synem i taka jest prawda. Chciałem być kiedyś twoim synem i miałem ci to wytłumaczyć. No właśnie. Bo mi napisałeś wytłumacz. Czyli mam teraz tłumaczyć? Na szybko. Nie, no bo wiesz, jak ty do Gorzowa przyszedłeś, to była wielka rzecz, nie? Pamiętam, przyjechał białym tranzytem, nie? Ja mi ten biały tranzyt siedzi, zresztą ja mam tutaj, przywiozłem kilka programów zawodów, proszę państwo tego nie widzą, ale mam kilka programów zawodów i tutaj mamy do czynienia z, właśnie na jednym ze zdjęć, a ty sobie te programy już dla siebie wziąłeś, czy co? Nie, tylko przełożyłem na tą stronę moją. I tu jest ten biały tranzyt. O, proszę bardzo. Tomasz Bajerski na zdjęciu z Waldemarem Walczakiem. I to nawet jakiś chmurka, dymek jest dodany. I jest ten twój słynny biały tranzyt. Ja pamiętam, jak myśmy w korkach stali po meczach i ty śmigałeś tym białym tranzytem, oczywiście pod prąd. Bo ja miałem pozwolenie. Tak, pozwolenie. Od kogo? Od prezesa. Którego? Lesa Gondora. Do Lesa Gondora to my też dojdziemy. Tomek... Nie, no żartuję. A ty sprzedałeś tego busa później? Tak, z tym busem historia była nieziemska, bo to było bardzo dawno temu. I ja kupiłem tego busa od gdzieś z jakiegoś autokomisu i ten gość mówi, tylko pamiętaj, jak będziesz go sprzedawał, to ja go od ciebie odkupię. No ale że trafił się jakiś inny klient, no i się okazało później, że ogólnie ten samochód był z wędki. Złowiony w Norwegii, na fiordach. Ale papiery... I był żółty, jeździł na poczcie. Czyli był kradziony, krótko tak, mówiąc. Tak, był kradziony, ale tam policja wszystko sprawa została wyjaśniona, bo ja nieświadomie to kupiłem ten samochód. Znaczy kupiłeś świadomie, ale nie wiedziałeś, że jest kradziony. No dokładnie. Nie było nawet widać, był tak zrobiony dobrze, pomalowany na biało, że tam nigdzie żółtego koloru nie było widać, a to był samochód, który jeździł na poczcie w Norwegii. A ilu letni on był, jak ty obrałeś? O Jezus, prawie nowy. Tak? No. To był dieselek oczywiście, tak, bo tam klekotały zawory, jak się go odpalało. Nie, fura była zacna. No, a ile lat jeździłeś nim? To był w Gorzowie, to chyba było pierwszy rok, jak wszedłem do Gorzowa, to jeszcze go miałem i wtedy właśnie zmieniłem auto na nowsze. Wiesz, go miałem chyba 3 lata. No, ja pamiętam, że ty zawsze jak wychodziłeś, ja przychodziłem na trybuny, siadałem, jak ty wychodziłeś z tego tunelu, jeszcze przebrany normalnie tak po cywilu, to kopałeś zawsze prawym butem chyba w tor. I ty tak inaczej kopałeś niż inni, bo ty kopałeś przed siebie stopą, a inni kopali bokiem. Kurde, widzisz, ja nie zwróciłem na to uwagi, nie? A ja byłem... Każdy ma swoją technikę kopania. Tak, ale ja byłem właśnie tak, wiesz, no byłem wielkim kibicem, wielkim fanem. To było okno na świat, tygodnik żużlowy, chodzenie na każde zawody, zbieranie programów. Tomek, dzisiaj, i to mówię zupełnie poważnie teraz, ludzie, którzy nas słuchają w tej chwili, naprawdę są wzruszeni, bo to jest ukłon właśnie dla nich. Lata 90. to był najpiękniejszy żużel. Bardzo dobry żużel był na pewno, ale teraz a propos tego kopania już ci powiem, dlaczego tak było. Ty dalej z kopaniem. Tak, no bo teraz mnie to zastanowiło i szybko sobie skojarzyłem, bo wszyscy kopią z boku. Tak. No, a ty, ja ci pokażę. Przodem. A ty jak wchodziłeś, to robiłeś tak, o, nie? Tak, no bo w tą stronę jechałem, nie? A gdzie tu?
a ja jechałem zawsze do przodu, a oni z boku. Może dlatego. I w którą stronę jedziesz? I dlatego całkiem nieźle ci... Na przykład, ale słuchaj, ale Ricky kopał z boku. Richardson, Tony. No trochę lepiej jeździł. No jeździł nawet trochę już lepiej. A podobno on wcale nie miał lepszego sprzętu niż inni, to prawda? Nie, on miał dużo, dużo nowinek, dużo nowości i tym deklasował wszystkich. A no, poza tym samą swoją jazdą, ale wiadomo, jak jest dobrze dopasowany sprzęt i ta jazda, ten sprzęt jest szybki, to się jeździ zdecydowanie lepiej. I ty kiedyś byłeś w Gorzowie z synem swoim, Patrykiem chyba, tak? Tak. Starszy jest Patryk? Najstarszy, tak. No i on był wtedy, no nie wiem, mógł mieć 8-9 lat chyba. No to był 97 chyba rok, nie? To nie, to on miał 2 lata. 3. To nie, to widocznie coś musiało mi się pomylić. Ale pamiętam, że był i wtedy ja sobie pomyślałem, ja mam w ogóle wspaniałych rodziców, których kocham, pozdrawiam i wszystko im ja zawdzięczam. Ja także mam wspaniałych, też ich pozdrawiam, no, bo będą słuchać tego. Ale wiesz, chodzi o to, żeby się na przykład mój tata wie, o co mi chodzi, żeby się nie pogniewał, że ja chciałem być synem Bajerskiego, który przed Storunia za kurde 600 tysięcy złotych. Tomek, właśnie, partnerem naszego odcinka jest hotel Mieszko w Gorzowie, który oprócz tego, że ma około 200 pokoi, to ma ogromne możliwości do robienia największych takich lokalowych, zamkniętych imprez w Gorzowie. W bardzo ładnie odnowionych salach jest duże centrum konferencyjne, jest restauracja i tam są studniówki. Na przykład sam byłem na 3 studniówkach, wyobraź sobie. Na ilu byłeś w studniówkach? Ja w życiu? No. Na 2. Na 2. A... Żadnej swojej. Ja byłem na 3, na jednej swojej. Podobną historię mamy, tylko że ja byłem też na 2 z dziewczynami. Ja byłem też na 2 z dziewczynami. I... Raz z koleżanką, raz z dziewczyną. Właśnie. No ale w Mieszku nie byłeś na tej studniówce. Nie, w Mieszku to jeszcze wtedy nie był właścicielem Les Gondor, hotelu Mieszko. Tak. Ale tam właśnie spaliśmy bardzo często, praktycznie zawsze. No i tam spało też wielu innych żużlowców, ale to do tego dojdziemy. I oprócz studniówek są wesela, imprezy andrzejkowe i niedługo, bo to mówiła mi córka Lesa Gondora, że prawdopodobnie wrócą nawet kultowe dancingi. Czy ty byś, Bayer, na jakiś dancing poszedł? Oczywiście. No to wiesz w jakim wieku się chodzi na dancingi, no, nie? To prawda. Dobra, Tomek, czy temat żużlowców jest ci obcy czy znany? Znany, słucham tego. No to zachęcam cię do losowania żużlosa. Team Real. O, Team Real, ale zacząłeś, bo oczywiście będzie grubo. Dużo wątków toruńskich, no tak, tak, tak. Team Real, czyli Tomasz Bajerski i Robert Savina, biuro doradztwa Real, ten pan, który, no on odebrał sobie życie, nie? Tak. Mirosław Schreier, jaką ty miałeś z nim relację? Bardzo dobrą, bardzo dobrą, naprawdę. A najlepsza historia jest taka, że Mirka poznałem, ogólnie miałem taką opinię, że lubiłem chodzić na dyskoteki, na balety, gdzieś tam się pojawiałem. Po sezonie bardzo często, w sezonie już nie, albo bardzo, bardzo rzadko i kiedyś po sezonie pojechałem w Toruniu do dyskoteki jakiejś i wchodzę do dyskoteki, podchodzi gościu z moim kolegą Marcinem. Pozdrawiam Marcina. Marcina pozdrawiamy, więc podchodzi do mnie, cześć, tutaj jest kurde mój szef, mówi, chciałby cię poznać. Mówię, dobra, nie ma problemu. No i to była sobota, pamiętam jak dziś. A to było przed zawodami jakimiś? Nie, to było po sezonie. Aha, przepraszam, mówiłeś. Przechodziłem wtedy z Gorzowa do Torunia. Wracałeś. Wracałem, tak. Czyli to był rok, przepraszam, 2000. 2000 rok, tak to było. I wchodziłem do tego, poznaliśmy się, cześć, cześć. Słuchaj, no tutaj jesteś dosyć postacią taką, kurde, ciekawą. I chciałbym cię sponsorować. Masz tu wizytówkę i dzwoń do mnie w środę o 9:00. Ja, dobra, to chodź się napijemy. Napiliśmy się, no i każdy tam poszedł w swoją stronę. Takich sytuacji, gdzie ktoś dawał mi wizytówkę i mówi, będę cię sponsorował, było naprawdę mnóstwo. Ale to było w trudnym czasie, bo ty wracałeś i byłeś takim trochę wyklętym bajerskim Tomaszem. Ale ja cały czas miałem i mam dobrą relację z kibicami. Trochę gwizdali na ciebie, nie gadaj. No trochę gwizdali, no to wiadomo, że gwizdali. Chociaż za jeden incydent, który nie był prawdziwy, że pokazałem na meczu z Gdańskiem, przyjechałem i pokazałem faka, to wcale tak nie było, nie pokazałem go na pewno. A komu tego faka nie pokazałeś? Nikomu nie pokazałem, bo machałem kibicom i tylko tym im denerwowałem. Ich denerwowałem, a nie fakiem. Ale machałeś tym z Gdańska czy z Torunia? Z Torunia, nie? Na Broniewskiego, jak na rozumiem. Broniewskiego jeszcze, ale byłeś w barwach Gdańska. Gdańska tak, to tak. Było wtedy, co się wywaliłeś prawie, jak wygrałeś biega? Nie, to później drugi albo trzeci bieg. A pamiętasz to, jak wygraliście bieg na 5-1, chyba to był drugi wyścig w tamtym meczu i tak się cieszyłeś, że prawie z motoru spadłeś na pierwszym łuku już po mecie. Nie, nie przypominam sobie tego. No, w internecie jest. No dobra, obejrzę. No, no i kończąc wątek tak, z firmą Real, no i Mirek mówi, dobra, okej, okay, to w środę o 9:00 dzwoń do mnie. Tak. Ja. Napiliśmy się tam po drinku, czy po dwa, każdy może swoją stronę. No i tam przyjechałem do rodziców jakoś tam wtorek, czy coś, mówię, swojego gościa poznałem.
Dał mi wizytówkę, mam w środę dzwonić o 9. No i dzwonię w środę za 5:09. Za 5? Tak, raczej jestem punktualny, sam tego doświadczyłem. A, ty byłeś tu nawet za 10, to no fajne, właśnie. No. Więc dzwonię i przedstawiłem się. Dzień dobry, Tomasz Bajerski. Pamiętamy pan, panie Mirku? Nie, no to sekretarka odebrała. Sekretarka odebrała. Dzień dobry, panie Tomaszu, szef na pana czeka. O której pan może być? Mówię, o kurde. Mówię, no za 15 minut, no to zapraszamy. Przyjechałem, wszedłem do biura. Dzień dobry, panie Mirku, a... Już świętej pamięci niestety mi Mirek mówi, teraz kurde, panie Mirku, a tak to Miras, chodź się napić. No i dobra. Ale siadaj. To było na baletach, a to było w firmie. To firmowy, inna tak. Historia. W innej kwestii do niego wszedłem, więc. No i pan Mirek mówi, dobra, już przesuń bajer pierdoli. Brzydko mówiąc, Mirek, Tomek, dobra. No i co tam? No i tam pogadaliśmy chwilę i mówi, to ile chcesz, żebyś woził tylko moją reklamę? Ja mówię, nie mam pojęcia, bo nigdy takiej sytuacji nie miałem. Zawsze miałem dużą ilość sponsorów. Mówi, dobra, to taka i taka kwota pasi? Chwila zastanowienia. Mówi, dobra, szału nie ma, ale może być. No to dołożył tam coś jeszcze. A to była trzycyfrowa kwota? Chodzi mi o... No, tak. Taka... No... Trochę więcej niż 100 tysięcy. Ale dwójka z przodu już, czy nie? Nie, dwójka nie. Ale znaczy, czyli... W ciągu sezonu się uzbierało. Nie, no ja wiem. No. No i to sytuacja była taka właśnie, że ta kwota, później coś tam jeszcze dołożył, na później i zaraz podpisaliśmy, już umowę nawet miał gotową. Mhm. A to był ten żółto-niebieski kawaler tak, od razu? Tak. I od razu już miał umowę przygotowaną, praktycznie leżała obok do podpisania, wpisał kwotę. Podpisaliśmy tą umowę, moi rodzice nie chcieli w to uwierzyć, no ale zaraz się to zaczęło, później busa, z tym busem też tam były jakieś przygody, to wyłożył te pieniądze. Czyli jeszcze dodatkowo na busa. Dodatkowo jeszcze, coś był za problem jakiś, nie pamiętam już dokładnie co, ale świeżo chyba... Moja firma nie spełniała takich warunków, żeby takiego drugiego busa kupić. Twoja firma, którą Tomasz założy... Bajerski Speedway Rider. Nie, to było inaczej trochę. Ale chodzi o tę działalność. Firma się nazywała Pokazowa Jazda na Motocyklu. Naprawdę? Bo pod to można było podciągnąć żużel. Także moja firma pierwsza się nazywała Pokazowa Jazda na Motocyklu. A co miałeś do KRS-u wpisane? Jaki nie rodzaj działalności? PKD nie pamiętam. No, Pokazowa Jazda na Motocyklu, dokładnie to było wpisane. No i jakoś tak wyszło, że kurde, coś tam nie dało rady, no to Miras wziął, pamiętam, część ja wyłożyłem, część właśnie Mirek wyłożył tych pieniędzy na tego busa. No i mówię, dobra, to odliczymy to z tego, później to jakoś porozliczamy. Mówi, dobra, nie ma problemu. No i rok spłacałem tego busa w jakiejś tam, nie pamiętam dokładnie kwoty, ale jakoś spłacałem. W międzyczasie to kupił jeszcze z dwa silniki oprócz tej kwoty i na koniec roku pierwszego sponsoringu, który miałem właśnie z firmy Real, zaprosił mnie do siebie na święta do firmy. Była jego żona też i napisał na kartce ten bus, który był zarejestrowany de facto na moją firmę, ale tam były też jego pieniądze. Napisał na kartce odręcznie. Ja, Mirosław Schreier, przekazuję busa, czy tam kwotę za tego busa jako prezent świąteczny pod choinkę dla Tomasza Bajerskiego. Kurde. Podpisał się Mirek i jego żona, więc taki miałem prezent. Pod choinkę. Ale hojny. Zdrowie, Tomek. Bardzo, znaczy, bardzo był hojny. Wspominamy pana, bo ty o nim mówiłeś Miras, nie? Mirosław Schreier, tak. Mhm. A ty się z Mirasem w ogóle zakładałeś? Przepraszam, że ja tak mówię, ale to jest tak trochę... Tak, o Jezus, tam były... O co wy się zakładaliście? O samochody, o wszystko się zakładaliśmy. O samochody, o pieniądze. Była też taka sytuacja, gdzie ciągle wszyscy gadali, że dużo ważę. A już wtedy? No, cały czas tak przylgnęło to do mnie, bo ja nie żałowałem sobie jedzenia, ale wtedy później trzeba było to spalać. Ale to jedzenie, czy bardziej alkohol? Jedzenie. Mhm. Albo jeść, albo pić, nie? No rozumiem. Nie, ale bo ty piwko lubiłeś, nawet w samym Gorzowie przecież tam właśnie, było. Właśnie piwko zacząłem dopiero pić chyba w 21 czy 2 roku życia. Ja do końca wieku juniora chyba za dwa razy byłem tylko pod wpływem alkoholu. No to dobrze, no ale to wtedy w Gorzowie właśnie jeździłeś, to wszystko się zgadza, no. Wtedy piwko tak, zdecydowanie. Tam był Bosman przecież. Nie piłem Bosmana. Nie? Ży.
Żywimy nadzieję, że państwo to zrozumieją. No dobra, no i co, a myślisz dzisiaj, no wiadomo, że sytuacja zakończyła się tragicznie, cała ta historia, ale co Miras z tego miał w ogóle, co pan Mirosław z tego miał, że był takim dobrym twoim wujkiem, przyjacielem? Myślę, że bardzo dużą reklamę miał, bo on później zaczął sponsorować. Ja byłem pierwszym jego zawodnikiem, którego sponsorował, jeżeli chodzi o żużel, bo całą resztę tam zaczął też sponsorować, więc dużo rzeczy było takich fajnych, te zakłady były o zrobienie punktów, jeżeli zrobię 15, wycieczka, o samochody. I gdzie na przykład pojechałeś z takiego zakładu? Na Gran Canaria na przykład. Taką miałem też sytuację fajną. Właśnie o tą Gran Canaria poleciałem na tą Gran Canaria i to był mecz z Gdańskiem i bieg był to 15, gdzie wjechałem z Tony Rickardsonem, Adamem w parze, Fajterem. Tak? Z jakim w parze? Rickie, wtedy w Toruniu. To był ten Dream Team toruński tak, wtedy, nie? Tak, i tak właśnie mówię do Rickiego, mówię, słuchaj Tony, bo taka sytuacja jest, żebyś tam mi się tu nie wpieprzał, jak mogę cię prosić, to żebyś mnie puścił, bo muszę mieć czysty komplet, bo mam zakład z Mirkiem, a Mirka znał też, mówi ten, a Ricky mówi, nie, no nie ma opcji, nie? Ja mówię, o kurde. No to jeszcze był wtedy Adam Pfeiffer i mówię do Adama, mówię, Adam, dużo wygrywaliśmy, nie? Ale mówię, na wszelki wypadek, mówię, Adam, jak co to, nie mieszaj mi się tam, bo tutaj o wycieczkę chodzi i tam. Bardziej to było na zasadzie żartu, no, niż tak na serio, bo naprawdę świetnie jechałem. Miałem 12 punktów po 4 biegach, więc i ten 15 bieg było... Wybór pola był, ja miałem chyba 12, a Rickardson miał 11. Czyli miałeś pierwszeństwo. No ale tak, mówię, dobra, to ja sobie wybrałem pierwsze pole. A Faja co powiedział na ten twój niby żart? Nie, no się śmiał, mówi, dobra, nie ma problemu, jedziemy, nie? No. I najlepsze było to, że w tych zawodach naprawdę pasowało mi wszystko, w ogóle nie miałem jechać w tych zawodach. Też, bo tam mecz był gdzieś słabiej, pojechałem, taka była coś niemiła sytuacja. Nie pamiętam co dokładnie. Ale to gdzieś tam 2003, który to mógł być? Drugi, trzeci rok pewnie, nie? Nie pamiętam. No dobra, mniejsza z tym, dawaj, bo to fajna historia jest. I wtedy jeszcze akurat ciągniki się popsuły, a my mamy tutaj, tata ma, mają gospodarstwo, mają ciągnik i tego Massey'a Fergusona, 80. rok produkcji, przyjechał tata i akurat równał ten tor. No i szybko do mojego mechanika, nie pamiętam już co tam wtedy był. Mówię, ty weź szybko leć do ojca, niech jak kółkowali ten tor. Mówię, niech wszystko nagarnie z tej dużej, podnosi szynę mi na krawężnik, zostawi te luźne. Bo Gran Canaria kusiła cały czas. Tak, wycieczka była już blisko, nie? No i mówię, no dobra, no i tam patrzę, wyjeżdżam na tor, mówię, kurde, jest fantastycznie zrobiona robota, nie? No i start wygrałem, bo pierwsze pole, jak na większości torów na świecie, zawsze było dobre, a w Toruniu szczególnie. Wygrałem start, no i ten Rickardson jechał za mną i cały czas go szprycowałem. Cały czas dostawał tak szprycę, bo nie pozwoliłem mu, jak jedziesz parą, to ten podłużej powinien trochę z przodu wchodzić. Tak, nie? Tak, no. A ja go cały czas na kole trzymałem, po trzech chyba i pół kółka, czy za metą to już było. Czyli dojechałeś pierwszy. Tak, dojechałem pierwszy, na Toniemu, kurde, zatarł się silnik od tej szprycy. Od naprawdę? No niestety nie był zadowolony i wtedy podjechałem po niego, mówię, kurde, co się stało, nie? On wkurzony, fuck, mogłeś mnie puścić, ja bym cię puścił na początku, na wiesz, na mecie, nie? No ja to... Mówię, ej, powiedziałeś, że nie. No nie? Właśnie, no. No mówię, no dobra, okej, sorry, no ale silnik totalnie zatarty, więc taka to była historia z tym. A i co, i Miras był na trybunach i już wiedział, że ten, już tak, bilet miał? Tak. A nawet opowiadałem Mirkowi tą sytuację, ale zdecydowanie wygrałem start i tak czy tak ten tor był nagarnięty, a wtedy były naprawdę przyszczepne tory, nie? No były, nie, były. Tak teraz. Kopara była... Taka była kopara. Tym bardziej na Broniewskiego, przecież tam zdarzało się. Nagarnięte było. Później był zakład też jeszcze taki o Volvo C70 nowe, które Mirek miał może z pół roku. Był zakład, że jeżeli awansuje do Grand Prix, no to o te Volvo był zakład. Ale to było przed zawodami w Pile? Przed tym, bo to w Pile awansowałeś tak, w challenge'u, nie? Przed zawodami w Pile, tak. W niedzielę awansowałem, w środę pojechałem odebrać samochód z niebieską kokardką na dachu, kluczyki, wszystko. Ty, ale to naprawdę w trakcie zawodów myślałeś o tym, że to Volvo tam jeszcze jest jako gratis, jako bonus? Nie. Nie? Nie, no ja mam taką zasadę i to chyba mi też pomaga bardzo w żużlu i teraz jako jestem trenerem, że ja nie spalam, nie przeżywam, nie męczę się psychicznie, nie śpię po nocach przed zawodami, czy jako trener, czy zawodnik, no, tylko potrafiłem się wyłączyć, bo nie wiem, czy jako jeden z pierwszych, może nie w Polsce,
Polsce, ale takich naprawdę, może nawet i w Polsce jeden z pierwszych, zacząłem korzystać bardzo dużo i często u psychologa byłem. Naprawdę? No, u Marka Graczyka, który został ściągnięty do Torunia, ale nawet już przed Markiem Graczykiem. Ale ty mówisz o tym czasie, jak już drugi raz jeździłeś po torze, tak? Tak, ale ja już szybciej, nawet jak w Gorzowie byłem, to już też próbowałem tego. Bardzo mi to pomagało, bo potrafiłem się, rozumiesz, wyłączyć. Ja na przykład przykładowo do próby toru miałem zakodowane, że do prezentacji lub do próby toru. No teraz jest troszeczkę inaczej ta próba też, nie? No tak. A wtedy rzadko jeździłem na tą próbę toru. Ale wtedy wszyscy na próbę toru jeździli, no to nie? Różnie było. To się tak zmieniało przez te lata, że to było różnie, więc raz wyjeżdżali wszyscy, raz po jednym, raz no po tak, dwóch. Tak, no. Ja tak się wyuczyłem, że potrafiłem się wyłączyć, jeżeli chodzi o żużel, o tor, o sprzęt, do próby toru, do, nie wiem, do wyjścia na prezentację. Od tego momentu już byłem wyłączony na inne sprawy, tylko interesował mnie żużel. Dzisiaj się na przykład zawodnicy wspomagają słuchawkami, wiesz, odpływają gdzieś, a wtedy nie miałeś przecież Walkmana, Discmana, nie było przecież, nie? Były Walkmany. Ale miałeś Walkmana na miałem, w parku ja maszyn? Nie ten, ja sobie siedziałem i sobie myślałem o różnych fajnych rzeczach. A później dopiero żużlu. Czyli na przykład jakich fajnych rzeczach? No, gdzie pojadę, na przykład po zawodach, co zjem, z kim się spotkam, co zrobię. A przychodziło godzina do zawodów, czy pół i dobra, koniec tematu, jedziemy, zawody teraz. Ale teraz trafiłeś, Bayer, kurde, ja siedząc na trybunach, widząc ciebie, wiedząc o twoim takim rozrywkowym trybie życia, ale nie takim rozrywkowym w sensie negatywnym, tylko myślę sobie, kurde, ale ten Bajerski to musi mieć fajnie. Ten gość jest królem życia. Było wesoło parę razy. Było, nie? Oj, było, było. No. Było, działo się. Jak się zakończyła? Kiedy ty ostatni raz się widziałeś z panem Mirosławem? Bo ta końcówka była taka ciężka. W środę, w piątek stała się tragedia. Bo on jakiś domek letniskowy, takie tak, rzeczy, nie? Tak. To było poza Toruniem, ale widziałem się z nim w środę. I on, przeczuwałeś coś, że coś nie, się może no, wydarzyć? Nie, plany, wszystko były całkowicie, cały nowy sezon, wszystko. A to był, bo jeszcze wy z Robertem Sawiną tworzyliście ten Team Real, to później, było... Później Robert, nie? Doszedł do tego teamu, tak, później Robert doszedł, później Wiesław Jaguś do tego, znaczy może nie tyle do teamu, ale zaczął wozić reklamę. No bo Wiesiu zawsze jeździł w tym czerwonym swojej tak, Elizie, ale nie? Reklamę też woził, później zaczął jeździć jeszcze Protas też z tą reklamą, tak, no. Trochę tego było. To miało być taki ten Team Real, to miało być taki na wzór teamu Excel, albo później Cricket, to było to? No, może nie aż na taką skalę, bo my głównie jeździliśmy w lidze, tak? Robert jeździł później gdzie indziej, chyba w Szwecji, ja też gdzie indziej, więc tylko bardziej chodziło tu o lokalny rynek. Mhm. Ale nie powiem, że nie było głośno o tym teamie Real. Nie jest ci zimno? Nie. Bo jak coś, to sobie bluzę załóż, Tomek. Nie, na razie spoko. Dobra, bo tu, znaczy jest grzejniki grzeją, tu Kuba o nas zadbał, ale mimo wszystko ja jestem w bluzie, mówi się, że już, o właśnie, o bluzach jeszcze, jeżeli pozwolisz tylko, bo państwo te bluzy kupujecie te bluzy i bardzo dobrze, bo one są naprawdę dobre jakościowo i fajne. Trochę to trwało, zanim je już tak finalnie wyprodukowaliśmy, ale one już poszły do słuchaczy naszych i robimy jeszcze jedne zapisy na te bluzy do końca stycznia. Do końca stycznia będzie można je zamawiać, później zamykamy te zamówienia, produkujemy to, wysyłamy i kończymy tak, żeby na sezon na trybunach, żebyście siedzieli w tych bluzach. Także bluzy i kubki do końca stycznia www.mówisieżużel.pl, tam wszystkie informacje. Tomku, proszę cię, drugi żużlos, dobra? Weźmiemy tego. A gdzie masz tamtego? Złote dziecko, tu mam. A, tu. O, masz, dobra, oddaję. Daj, dobra. No. Schowaj, będziesz miał na przyszłość. Dobra, Team Real, to złote nie wiem, dziecko. To może jak Sawkę zaprosimy. Złote dziecko, ty potrafiłeś, Tomek, ograć Goloba. Pamiętasz swoje wyścigi z Tomaszem Golobem? Pamiętam. Ja ci je nawet pokażę, mam tu przygotowany. Tak? No. I człowieku, ty to zrobiłeś naprawdę, to nie był przypadek, absolutnie. Patrz na to. Pamiętasz ten mecz? Tak, pamiętam ten. Ty jesteś który? Kask? Ja jestem. Ty jesteś niebieski. No to na Bronieskiego ten tor to był piekielnie przyczepny, ja lubiłem na nim jeździć bardzo. A tu jeszcze byłeś juniorem, to był chyba ten czas zanim do Gorzowa poszedłeś, nie? To jeszcze było tak, bo ten kevlar miałem tutaj. Zobacz, patrz, Golob jedzie szeroko. Ja krawężnik do chyba końca mojej kariery miałem opanowany. Ten krawężnik opanowałem na mini torze, który widać tutaj jest w środku. Był właśnie, tam, no? Tak. Ja tam jeździłem ciągle po tym krawężniku, no i ten krawężnik bardzo dobrze opanowałem. No i tutaj widać, że trochę można sobie
pomarzyć, nie? Trochę tak, a ty odjechałeś Golobowi bardzo mocno, Tomkowi, tylko wiesz co, ja na przykład, ja nie byłem jakimś wielkim fanem twojej sylwetki, bo ty trochę chaotycznie na tym motocyklu się poruszałeś, mówię o balansowaniu, tak dość krótkie nerwowe ruchy to wykonywałeś. To początek balansowania, bo teraz zobacz, jak inni balansują, nie? No tak, ja zaczynałem tak. dopiero ten delikatnie balans robić. Ale sylwetka po prostu była taka, jaka była na ten czas. Myślę, że dobra. Mhm. Najważniejsze, że skuteczna. No. Tak, bo ty na przykład, ja pamiętam, no, w większości pamiętam to z Gorzowa, ale też bardzo chętnie ciebie oglądałem, jeżeli była w ogóle taka możliwość, że ty tak jakby, nie wiem, trochę chyba inaczej niż ten, jeżeli wiedziałeś, że chcesz go zaatakować, tego, kto idzie przed tobą, czy on się nazywał Golob, czy nieważne, wchodziłeś trochę inaczej w ten pierwszy łuk, obojętnie którego okrążenia. I jakoś tak przekładałeś tyłek na siodełku, no ja i tam przeskakiwałeś do krawężnika, nie? Plan, zawsze, znaczy ja myślę, że chyba większość chłopaków tak ma, chociaż staram się teraz, będąc trenerem czy menadżerem, mówić im, że bieg ma 4 okrążenia. Przegrasz start, jedź sobie, przygotuj. A ja uwielbiałem mijać na ostatnich metrach. To akurat się okazało na pierwszym okrążeniu, czy tam na drugim. Ale wyprzedzać lubiłem na ostatnich metrach. Ten atak był bardzo dobrze, mądrze przemyślany i praktycznie w 99% przynosił skutek. No i pamiętam, że jak ty na ostatnich metrach mijałeś, to miałeś taki gest. Wyrzucałeś zawsze prawą rękę, ale lewą, nikt... Lewą rękę, prawą tam wyłącznie. A no tak, bo byłam z nich zrobił. No. Rzeczywiście. Ale pamiętam to wyrzucanie ręki, tylko teraz tak, jeszcze wrócimy do tych toruńskich nazwisk, które są dla kibiców nie tylko Apatora, tamtych lat 90. I to jest chyba największa grupa naszych słuchaczy, mówię o tych dzisiejszych 40-latkach. Oczywiście też jest wielu słuchaczy z Torunia, których pozdrawiamy, ale ty byłeś przeciwieństwem zupełnym Wiesława Jagusia. A zgodzisz się z tym? Tak, no zdecydowanie. Wiesiu bardzo ciężko pracował. Pamiętam wiele sytuacji, kiedy Wiesiu się przewracał i ale on był bardzo twardy i nie poddał się, to jest najważniejsze. Zawsze podziwiałem go za to, że walczył z sobą, z upadkami, z techniką jazdy. Także tutaj wielki szacunek dla Wiesia Jagusia za to, że sam ciężką robotą, naprawdę charówą, doszedł do tego, do czego doszedł. No mi zdecydowanie łatwiej to przychodziło. Bo ty poszedłeś na pierwszy trening i już było widać, że ty potrafisz trzymać manetę, nie? Tak, no ja poszedłem na pierwszy trening w wieku 10 lat i już jeździłem wyłamanym motocyklem. No. Bez laczka, bez niczego, tak wsiadłem, brałem kaski i od razu pojechałem. Bardzo łatwo mi to wszystko przychodziło, naprawdę. Nie musiałem się jakoś za wiele, oczywiście praca, treningi, to wszystko było, ale nie musiałem się aż za bardzo starać, męczyć i coś, po prostu sobie coś upatrzyłem, gdzieś zobaczyłem, jak ktoś jedzie, czy Rickardson, czy Per Jonsson, wtedy dużo treningów miałem indywidualnych z Perem Jonssonem, jeżeli chodzi o starty. I czego on cię nauczył? Jazdę, no startować. Dopasował mi motocykl w wieku tam 16 lat, i takie dopasowanie do końca kariery miałem. Bo ty miałeś parametry idealne na żużlowca, nie? 1,82 m, no i ważyłem 63, 65, 67 w zależności, ale w granicach 65, 67 była to najlepsza waga dla mnie. Aha. Bo pamiętam, jak w Pile był ten awans do Grand Prix i ważyłem 62 kilo. Było tragicznie, ja 2,5 okrążenia przejeżdżałem, już później ciemno przed oczami, więc te 1,5 okrążenia to już na takim bezdechu, na siłę, męczące, nie? Nawet jak tak obejrzysz sobie te zawody, to widać, że kurde, coraz słabiej, coraz wolniej, nie? A to wtedy, co wtedy się czuje jadąc na motocyklu? Miękkie ręce? Kurde, słabo, takie wiesz, ciemne plamy przed oczami miałem. Tragicznie się czułem i doszedł już wtedy, ale 62 kilo to była tragedia, nie? To ja tak 65-67 najlepiej się czułem. No właśnie, no. Ale 62 to było już przegięcie, bo naprawdę ten rok, w którym awansowałem do Grand Prix, miałem dużo eliminacji. Katorga była, nie? Naprawdę była katorga, jeżeli chodzi o te kilogramy. Poza tym jeszcze wracając do Mirka, no. Ja tam miałem z nim, że przyjeżdżałem do pana księgowego, do firmy, była kupiona waga, wchodziłem na wagę. Poniżej była ustalona przykładowo tam, teraz nie pamiętam dokładnie, chyba 69 czy 68 i poniżej każdego kilo, poniżej 68 przykładowo, ważyłem 65, to była dodatkowo zaraz fakturka wystawiona. Czyli było płacone za kilogram? Tak, za kilogram obywatela. No nie wiem, czy jest takie drogie mięso, kurde, teraz w sprzedaży, jak było wtedy ten mój kilogram, ile kosztował. Ale to ile dostawałeś za kilo? Dychę. Dycha za kilo? No. Ja cię kręcę. Ale to ty specjalnie na głodnego chyba jechałeś, co? Jak widziałeś, że jedziesz... To...
starałem się trzymać tą wagę, ale nieraz, raz pamiętam taką sytuację, poszedłem do właśnie księgi, ale jak było powyżej, to ja wtedy dychę. Także to nie było tak. Jak ważyłem 69, to ja dyszkę... Ale to częściej dopłacałeś, czy częściej nie, dostawałeś? Nie, nie dopłaciłem. No jedną taką sytuację właśnie, gdzie przyszedłem, ważyłem chyba 68 to było, a ważyłem 69,5. Więc 15 było. 15 koła w plecy. Tak, 15 było do zapłacenia, ale mówię do księgowego, mówię pan co... O 13 się przyjdę zważyć, nie? Nie mówmy Mirkowi, to zrobimy tak, że nikomu nikt nic nie zapłaci, już ten. No. I wtedy pojechałem na stary stadion na Bronieskiego, owinąłem się streczem z sauna i biegałem po tym stadionie. Biegałem po stadionie, siedziałem w saunie, przyjechałem... Ale była sauna na Bronieskiego? Tak, była, z tyłu w szatni. Dużo historii o tej saunie, ale to nie na ten program. Dlaczego? Właśnie tutaj możemy wszystko mówić, regulaminy nas nie dotyczą. Dokładnie, ale to przemilczyłem. No tam było dużo ciekawych, fajnych rzeczy. Znaczy, jeżeli Tomek, opowiadając takie rzeczy, ty mówisz, że jest jeszcze coś grubszego, co totalnie nie możemy o tym mówić, to ja już sobie wyobrażam, co tam się musiało dziać. No po zawodach imprezy, no. A to musiała być duża sauna. Duża. Czyli wy się streczem owijaliście wtedy, tak? Nie, wtedy bez streczu. Przychodziły dziewczyny i dawajcie. Ja wtedy streczem się owijałem, biegałem po tym stadionie. No i ile zgubiłeś przez te operacje? No 2 kilo. 2 kilo? 2 kilo, no ale to jeszcze było, też jeszcze takie specjalne tabletki miałem na odwodnienie, więc te tabletki 2 czy 3 wziąłem, jeszcze biegałem, no to wysikałem te 2 kilo, nie? No. Także poszedłem, ale mówię, to już nie będziemy tutaj do księgowego, mówię, robimy, nawet jak jest ten kilo mniej. Robimy na zero. Robimy na zero, żeby nie było. Ty, ale ty mogłeś, kurde, zobacz, jak ty mogłeś lekką ręką zarobić, nie wiem, 10 klocków, 10 koła. Nie było tak lekko. No nie, no, ale ja bym... Nie pić, nie palić, nie paliłem. No. Nie balować, trzeba było się pilnować. No z tym niebalowaniem to mogłeś mieć największy problem, ale ja bym chciał na przykład pomęczyć się, nie wiem, 4 godziny w saunie, nie, i się streczem owinąć. Cały ja czas, wiem, ale no, ale tutaj w tej sytuacji. Jakoś... Nie pamiętam, jak to było, kurde, ale te 1,5 kilo moment przywaliłem, więc... Ty, a prawdą jest, a propos takich historii na Broniewskiego, że ty kiedyś chciałeś potrenować, tak bardzo chciałeś potrenować i tak bardzo szukałeś tej formy, że było ciemno, był zamknięty stadion, ty przyjechałeś. To nie było tyle, że chciałem potrenować i nie było formy, tylko Finn Rune Jensen robił mi sprzęt, no i no. Jakieś części nie doszły i przywiozłem sprzęt w sobotę o godzinie 11 wieczorem. No, 23. O 23, tak. No i wtedy żeśmy busy poodpalali. 2 busy chyba, nie pamiętam. Ja słyszałem, że 4 na łukach stały. No, czekaj, 2 busy zawodników plus Janek Zombik, bus. I jeszcze nie wiem, czy kierownika drużyny nie było, świętej pamięci Piotra Nagla, samochód. Były odpalone te busy, był oświetlony tor. I normalnie startowałem, zaraz przyjechała po samym grzaniu, to może nie, ale już po paru startach, paru okrążeniach była już policja. No bo tam wiadomo, na Bronieskiego zaraz były osiedle drogi, blisko wszystko. Afera była jak cholera, świetnej pamięci. Prezes Rogalski, zaraz w niedzielę rano od razu była afera, no ale wtedy tutaj prezes wszystko załatwił. Czyli ty o północy jeździłeś, plus minus? Tak. Busy stały na środku, tak, wewnętrznej części, tak, toru, na murawie, tak, i światłami świeciły na tor, żebyś widział, gdzie jechać. Tak jest. Ile pojeździłeś sobie? Godzinkę, 2? Nie, tam były chyba 2 wyjazdy, bo to sprzęt był ciągle powtarzalny od Finn Rune Jensena, więc to, a to był chyba, ja nie wiem, czy to nie był pierwszy leżak już. Aha. Dlatego to było takie pilne, bo rano jeszcze... A niedziela były zawody? Tak, w niedzielę były zawody, więc ja to już pojeździłem w sobotę wieczorem. W nocy. Jeszcze w niedzielę rano chciałem coś sprawdzić, to przyjechałem chyba o 7 rano, bo z Finem żeśmy porozmawiali przez telefon po tym treningu nocnym. Mhm. Coś poprzestawiałem, no i wtedy zrobiłem, i wtedy chyba miałem te koło pełne. Wtedy zrobiłem 15 punktów. Komplet. I to było to z Gran Canarią? Nie, to był jeszcze inny mecz. A jeszcze nie miałeś Mirka wtedy, czy miałeś? Miałem już. To pytanie, co wygrałeś? Nie miałem Mirka wtedy. Aha, nie, widzisz. Miałem, bo to było jeszcze, to było przed Gorzowem. Przed Gorzowem, Gorzowem to czyli było. To były lata tam 96 lub wcześniej, bo ty, tak, w 91 zacząłeś jeździć. To dobra historia. No, było trochę tego. Bo tak się półgębkiem w Toruniu o tym opowiada, że podobno taka historia była, ale oprócz policji i tam kilku zaniepokojonych mieszkańców, to zajeb... To jest. No powiem ci, że kurde, przeżycie jest trochę takich rzeczy fajnych. Jakie jeszcze są rzeczy fajne? Kurde, no dużo, nie? A ty na przykład nocowałeś kiedyś na Broniewskiego? Spędzałeś tam noc? Nie. Ale coś tak się zastanowić musiałeś, nie, długo. Raczej nie. Wstawałem o 4 rano i jechałem do domu.
A mieszkałeś daleko od stadionu? Nie, wtedy? Ja mieszkałem w Przysieku, więc to tam 5 kilometrów przez las. Mhm. Dobra, Tomek, następny, bardzo proszę. Żużlow. Poznań. Poznań, miasto doznań. Tak jest. Ja byłem bardzo zaskoczony, bo, znaczy zaskoczony byłem i uradowany kiedyś, jak ja jeszcze byłem wtedy, chyba jeszcze studiowałem w Poznaniu, to było gdzieś koło 2010 roku, albo nawet ciut wcześniej, że oni mieli ciebie podobno zakontraktować do jeżdżenia jako zawodnika. Gadali z tobą o tym? Nie. Nie? Nigdy Poznań ze mną nie gadał, jeżeli chodzi o jeżdżenie. O jeżdżenie nie. Czyli od razu o trenerkę. Tak. I to był twój pierwszy adres trenerski po tym, jak ty zniknąłeś z żużla i tam miałeś tych problemów masę. Na wakacjach byłem. No tak, na wakacjach. Kredytowych wakacjach. Tak to. No dzisiaj są popularne wakacje kredytowe. Ja na przykład skorzystałem. No tak, ja wtedy też. Tylko trochę dłużej niż normalnie. No wiem. Ale ja byłem zaskoczony tym, że ty wróciłeś w ogóle i że oni cię odkopali, bo kto w ogóle cię odkopał? To nie było tak do końca. Jak ja wróciłem z wakacji, to najpierw chyba pierwsze kroki w TVP zacząłem z powrotem komentować. Tak, no. Do Kanału Plus trochę był problem, ale Marcin Majewski po roku to przeforsował. I wiem, że Mirek Kowalik był dogadany już w tym Poznaniu. I Mirek, ja jakoś się z Mirkiem gdzieś, zresztą trenowaliśmy razem wiele lat i jeździliśmy też w hokeja, graliśmy w tych ligach amatorskich hokeja. Mhm. Więc jeżeli chodzi o to, Mirek wziął i trochę wystawił chyba ten Poznań, bo dogadał się w Poznaniu, a skończył w sumie w Gdańsku i mówi to Bayer, ja powiem prezesowi. A, czyli Miras cię polecił? Miras mnie polecił, bo był tam już dogadany w Poznaniu, a poszedł sobie do Gdańska. Miras mnie polecił, wtedy z wakacji wrócił wtedy obecny prezes Arek Ładziński. No i dogadałem z nim to wszystko, no i zaczęliśmy tą współpracę. Przepraszam cię bardzo. Jaki obecny prezes Arkadiusz Ładziński? Wtedy obecny. Aha, czyli wtedy, ówczesny. Tak, wtedy ówczesny Ładziński był prezesem, no i tam. I od tego się zaczęła ta moja przygoda. Później w tej telewizji dalej robiłem. Przez te moje wakacje to wszystko to... Nawet był pewien kiedyś taki pomysł, żeby wrócić do jeżdżenia, ale... Naprawdę? No, był kiedyś taki pomysł, ale bardziej nie tyle co z mojej strony, ale już teraz nie pamiętam, chyba pan, jeden z panów Karkosików, nie pamiętam który, też wpadł na pomysł, żeby jak wyjdę, żeby się przygotować i zacząć jeździć, bo wtedy Toruń miał ogromne problemy, właśnie wtedy Sullivan, Jaguś chyba się połamali i tam był taki pomysł. Ja oczywiście, będąc na wakacjach, nie myśląc w ogóle o powrocie, ważyłem 62-3 kilo, bo tam dużo, dużo miałem wolnego czasu. Trenowałeś sobie trochę. Tak, ja chodziłem do pracy na stadion Olimpii w Grudziądzu. Więc tam codziennie... Prace społeczne miałeś? Tak, tak. A tak. Co tam robiłeś na przykład? Trenowałem, opalałem się, jeździłem Meleksem. Grabiłeś coś czy nie? Z tym grę, ja to byłem bardziej kierowcą. Meleksem jeździłem, takie różne duperele, ale no. ogólnie świetny czas. Dobra, i do Poznania poszedłeś i papierów nie miałeś trenerskich? Miałem. Miałeś już? Ja już dawno zrobiłem papiery trenerskie. W 2006-2008 roku, nie pamiętam dokładnie w którym. Tak? No, robiłem papiery z Andrzejem Chuszczą, chyba z Rafałem Dobruckim, z Mirkiem Kowalikiem, no tam było. Tak. Z Mirkiem to pamiętam na nie, bo to już rzeczywiście on był trenerem pierwszym w Poznaniu po reaktywacji, skoro wracamy do Poznania trochę, to pamiętam, że Mirek tam, no, to dla mnie to było wrażenie wielkie zobaczyć Mirka z bliska, nie? Ten żel na włosach cały czas niezmiennie, okulary miał takie zawsze też mirkowe. No, dawno go nie widziałem. Tak? Mhm. Mirek zniknął coś, nie? Nie wiem, nie widziałem, nie mam kontaktu. Kiedyś przez pewien okres tam mieszkaliśmy razem na jednym osiedlu, chyba przez rok. To tak częściej go widziałem, ale później zniknął. Bo on w Aleksandrowie chyba, nie? Nie, on mieszkał w Aleksandrowie, teraz mieszka w Toruniu. Okej, dobra, ale wracamy, Tomek, do ciebie, bo ty ten Poznań traktowałeś jako taki początek, żeby się mieć od czego odbić i pójść wyżej, czy ty traktowałeś ten Poznań, że tutaj jestem, to tylko na tym się koncentruję? Znaczy ja na mojej pracy zawsze się koncentruję w 100%, więc jak byłem w Poznaniu, to się skoncentrowałem na pracy. No wiem, ale to była druga liga, wiesz. Ale nie, żeby tam zostać. No. I prezes o tym wiedział. Byłem wdzięczny mu za to, że po tym wszystkim, co przeżyłem, jaka sytuacja, to wszystko, oczywiście wszystko było tylko i wyłącznie z mojej winy, z niczyjej innej, więc pokutowałem za to, naprawiłem się i teraz byłem mu wdzięczny za to, że wziął, podał mi rękę. I siedziałem w tym Poznaniu, były różne duże plany, później problemy finansowe, to wszystko. Kto wtedy tam jeździł? Borodulin chyba, Wówka, tak, nie? Tak, Borodulin jeździł, kto tam jeździł? Daniel Pytel wtedy wrócił też?
Tak, Daniel Jeźwieś, Mateusz Borowicz. Tak. No, ściągnęliśmy takiego zawodnika jak Fredrik Jakobsen. Pamiętam. On, Matias Nielsen, więc... zawodników pociągaliśmy. I zobacz, że oni, niektórzy z nich porobili kariery, nie? No, Matias... jeszcze są kariery przed nimi, no, Jakobsen... Jakobsen wszystko jest przed nim, tak? No. Bo młody chłopak, Matias Nielsen to samo. No teraz wrócił do Poznania, nie? Z Ostrowa. Tak, tak, jest w Poznaniu teraz. No i tak ta moja kariera tam się zaczęła. No i tak trwała, dopóki... A ty z Poznania gdzie poszedłeś? Do Torunia. Do Torunia, nie? Mhm. I w tym Toruniu tam były cyrki później? Jakie cyrki? No takie cyrki, że... Awansowaliśmy, utrzymaliśmy się, plan był wykonany i... I dostałeś kopa w tyłek, no. Znaczy, chciano mi dać... Ale ja byłem szybszy i podziękowałem sam. Znaczy inaczej, było, minęło. Myślę, że ta sytuacja nie powinna się powtórzyć z jednej i z drugiej strony. Fakt jest taki, że sam już czułem, mimo tego, że ten plan, który był założony, utrzymanie się, bo awans uzyskałem, później się był plan, że minimum utrzymać się, było już utrzymanie, no i później już, wiesz, że to się czuje, nie? No wiem. No właśnie. No ja już czułem, zaczęło się takie niezwracanie uwagi, nie... No zlewanie po prostu. No. Już nie będę mówił przez no to, dobra, co, ale, jak, ale, w ale świat tak poszło, się nie powinno robić. Ale nie? W świat poszło, że klub nie chce się utożsamiać z twoimi problemami. Ale ja, to już było prędzej. Te problemy, które miałem, no. to były później. A już ja już odczułem gdzieś w sierpniu. Już wiedziałem, że już coś nie tak ale jest. Ale bo co, bo ty masz za długi jęzor, czy co? Bo ty jesteś... Tomek, ja cię na przykład szanuję już jako... Oprócz tego, że mam do ciebie dużą słabość jako dzieciak, który zakochiwał się w żużlu, kochał ten żużel i ty przyszedłeś, wjechałeś na białym koniu, kurde, białym tranzytem do Gorzowa. To jest jakby jedna historia, ale druga, ja cię bardzo szanuję za to, bo ja widzę, jak ty pracujesz. Ty masz stare jaja. Ty masz duże jaja do tego, żeby robić atmosferę w drużynie, żeby gadać tak jak jest, nie gadać raczej za plecami, tylko tyle jak się wkurzysz, to ty nie potrafisz trzymać języka za zębami. Ja cię tak widzę, może się mylę, jak ty uważasz? Ja uważam, że lepiej powiedzieć prawdę prosto w oczy. Ja z zawodnikami staram się naprawdę nawiązać dobry kontakt, wytłumaczyć im wszystko. I mam pięć punktów takich, które zawsze przestrzegam. Pięć punktów? Tak, nie będę o nich mówił i nie zdradzę ci na pewno, bo to jest moja prywata. Ale ja... Prywata, ja sobie to zawsze, czy z chłopakami jak rozmawiam, oni wiedzą, oni znają te punkty, wiedzą jak jest, jakie zasady panują. Wiedzą, że jeżeli mogę, to im pomogę zawsze, o każdej porze dnia i w nocy. Czy jeździli w Grand Prix, czy nie jeździli w Grand Prix, czy dzwonili, czy awaria busa. No cokolwiek się nie dzieje, zawodnicy muszą mi ufać. Tu z takiego założenia wychodzę, że podstawa jest zaufanie. Jeżeli trzeba powiedzieć prosto, że jedziesz jak pipa, to jedziesz jak pipa, no i to trzeba powiedzieć. A zdarzyło się, że ktoś się obraził na taki tekst? O Jezus Maria! Masakra! Wszystkie pipy się poobrażały. Tak jest, tak jest. No ale niestety, no jak ktoś jeździ tak i to nie było... Ja nie chciałem go obrazić, mówiąc to, że ktoś jedzie... No chciałeś mu pomóc, żeby... Chciałem mu wytłumaczyć dosadnie, co on zrobił. I jak jedzie. Tak. No. Bo jeżeli ktoś popełnia jeden raz błąd, okej, mówisz mu, drugi raz błąd, trzeci raz błąd, albo cztery błędy w czterech okrążeniach, no to już wtedy niestety trzeba walnąć pięścią w stół, iść powiedzieć. I uważam, że podstawowa jest to jest zaufanie. Zawodnicy muszą mieć do ciebie zaufanie, muszą znać zasady nominacji do biegów nominowanych, zasady dlaczego nie jedziesz, a dlaczego jedziesz, a dlaczego ja jadę z tego pola, jak mam więcej punktów. Dużo jest takich rzeczy. Ja robiąc to, przed każdym sezonem zawodnicy jak są, ja to wszystko mówię. Wysyłam SMS-y, e-maile, żeby później, kurde, mi nie powiedział. Ale ja nie wiedziałem. Aha. A to mówię, zobacz, SMS z tego i z tego dnia, przeczytaj sobie, tam jest napisane. Czyli tak prosto z mostu najlepiej, a w Poznaniu też czułeś, że coś się kończy? Tak. Czułeś, ja widziałem, że ty czułeś. Kurde, przecież nieraz pewnie gadaliśmy, nie? Ja kiedyś idę do klubu, patrzę, ty stoisz przed tym i ty nawet sam do siebie tak na głos gadałeś, już byłeś taki wkurzony. Nie pamiętam, ja o co tam chodziło. Ja nie byłem wkurzony. Po prostu ja widziałem, co się dzieje, wiem, dlaczego to było, wiem, kto to zainicjował, kto to zrobił. No. I niech se chłop żyje, a co? Ale to o kim teraz mówisz? No, sponsorze Adriana Gały. Tak, no to jak ja pamiętam to też bardzo dokładnie.
siedzieliśmy z moją dziewczyną i z moim ojcem, byliśmy pierwszy mecz z Landshut był i siedzieliśmy sobie w hotelu. Ja zawsze skład ogłaszam, piszę na grupie, że skład będzie ogłoszony o tej porze. Grupa klubowa, taka na WhatsAppie jakimś. Tak, oczywiście. No i się śmieliśmy, już nie będę wymieniał tych osób, ale siedzieliśmy, się śmieliśmy, mówię, a teraz uważajcie, co będzie, 19:00. Byli wszyscy, wiedzieli, że wstawiam skład. I mówię, jak wstawiam skład, to jeden z moich kolegów zawodników mówię, mierz stoperem. No. Półtorej minuty. Czuli. Półtorej minuty i się zaczęło. Co ty, kurwa, odpierdala. Co ty robisz? Ja mówię, bardzo przepraszam, nie mogę rozmawiać, są święta. Jak się coś nie podoba, proszę bardzo mnie zwolnić. Mogę się spakować, jechać do domu i Wielkanoc spędzić w domu. Czyli to było przed jednym z pierwszych meczów, czy pierwszym? Przed Landshut. No tak, mówisz, że przed Landshut. No i ale w sumie później sobie z tym panem wszystko wyjaśniliśmy. Oczywiście ja miałem rację, bo wszyscy widzieliśmy, jak Adrian się męczył. No, ja miał próbowałem problem, mu pomóc, tam jego gadanie, że czuł, że tam gówno czuł. Próbowałem mu pomóc, próbowałem gadać z jego mechanikami, z nim. Dostawał nawet nieraz lepszy numer niż zasługiwał na to, bo inni się obrażali, ale próbowałem mu pomóc, no ale cały czas mnie zawodził, no i w końcu wszyscy się o tym przekonali, ale ja Adrianowi życzę jak najlepiej, niech jedzie, niech się rozwija, jeszcze ma czas, może czasu, może za dużo nie ma, ale niech sobie jeździ i robi jak najwięcej punktów. Po prostu... Ale miał... problem był jaki, że co? Ja go nie wstawiłem do składu, ja do wiem, pierwszego nie, meczu. To rozumiem, ale z nim, ty już wtedy wiedziałeś, że on będzie się tak przewracał, on głową przegrywa. On jechał najgorzej. Na tych wszystkich sparingach. Byliśmy w Rawiczu, byliśmy w Poznaniu, ja po prostu widać, kto jak wchodzi w łuk. Nie wiem, no ja będę jeżdżąc na żużlu, patrząc na Jonasa Seifert-Salka, patrząc na Łokajewa. Ty jesteś jego menadżerem Seifert-Salka cały czas? Nie, menadżerem nie. Ja bardziej pomagałem, nawet ta historia, wiesz, ja Salkowi pomagam cały czas do tej pory. Nawet pomagałem mu w kontrakcie do Krosna. Więc i też byłem nawet po zwolnieniu mnie z Poznania. Inaczej, w Poznaniu z Kubą Kozaczykiem żyję cały czas dobrze, mamy świetny kontakt i z wieloma osobami. Więc na nikogo nie jestem obrażony. No, jestem trenerem dzisiaj i jutro mogą mnie zwolnić. Ale to ze sponsorem Adriana Gały jak się rozstali? Nie rozmawiałem wtedy. Od tamtej pory nie rozmawiałem. Jeszcze gdzieś tam na meczu coś. Ale jak go spotkasz, powód. Ale jak go spotkasz, podasz mu rękę. A właśnie tego nie wiem. To się zastanawiam właśnie. No bo niewykluczone, dzisiaj że... jechałem nawet, odbierałem, bo... Mechanik Seiferta Salka, Patryk Spiły, dzisiaj przyprowadzał do mojego kolegi samochód do serwisu, taki przegląd przed sezonem i właśnie dzisiaj go zawoziłem na dworzec z Bydgoszczy, więc i rozmawialiśmy właśnie o tym i tak gadaliśmy to i mówię, kurde, nie wiem, czy podam mu rękę, czy nie, no ale chyba z szacunku do wszystkich dookoła. Podasz mu rękę, podam być może. Rękę. Dobra, ja nie Tomek. Wiem, czy on będzie chciał mi teraz podać. No dobra, ale ta rozmowa może wiele zmienić, wiesz, także może być w te albo we w te. Dobra, i z Poznania, czyli z Poznania odszedłeś z Kubą Kozaczykiem, powiedzieliście sobie, że jest wszystko okej między wami? Tak, cały czas jest okej, ja z Kubą się często... Kontakt macie? Kontakt mamy, widzimy się nieraz, jestem w Poznaniu, się spotykamy, nawet chyba przed świętami byłem u niego w firmie, więc ja z Kubą cały czas dobry mam kontakt, rozmawiamy o dużo różnych rzeczach. Nie wszyscy muszą wiedzieć o czym. Ale powiem ci, Tomek, ty kurde, te bajery będziesz miał zawsze. Ty mówisz, że rozmawiamy i nie powiem o czym i już ci się zaczyna ten uśmiech twój pojawiać. I powiem ci, to już jest... Nie, no mogliby się to niektórzy wkurzyć, no. No rozumiem. Że już tam nie jestem, a gadam o tym, nie? No ale to jakby tak dobrze popatrzeć, to ty jesteś w każdym klubie po trochę. Znaczy w wielu klubach jesteś, bo tu jesteś z Jonasem, Jonas jest w Krośnie. Z Dawidem. No jeszcze a propos tego, zobacz, sytuacja. Zostałem zwolniony z Poznania. A na mecz do Landshut, który był bardzo ważny, zadzwoniła do mnie jedna osoba i poprosiła mnie o to, czy bym nie pomógł Jonasowi. A ja mówię, no kurde, Kuba, oczywiście, że tak. No, ale wtedy pamiętam dosyć mocno... Czyli nie dzwonił Kuba, to już wiemy. No tak, ale wtedy był nawet artykuł, się w prasie pojawił, rozumiesz, że dwóch trenerów, Tomasz Bajerski wraca do boksu PSŻ-tu Poznań. Tak, nawet nie czytałem. Tak... Było. No. Coś. Zdjęcie skóry, no i ty, że wracasz do boksu. No, ale ja to przecież to co? Pokazuje, jakie to jest dmuchane wszystko, no. No, słuchaj, no ja mnie zwolnili, przyszedł skóra, nie wiem, no może zwolnią skórę, przyjdę ja albo gdzieś indziej, więc taka jest rola trenera, niestety. Zawsze zwalniałem kogo?
Trenera. Obojętnie, oczywiście. Działo, zawsze trener jest do dupy. Ale to ty się i tak trochę utrzymałeś, skoro to było na pierwszym meczu, już był taki kwas. A czy później Adrian jeździł, to prawda. I ty jak patrzyłeś... bo jeździł, przywracał się, zawalił nam mecz z Gdańskiem w Poznaniu. W Gdańsku, pamiętamy, no. Na prowadzeniu. Ale to już było niebezpieczne. On to po prostu za bardzo chciał później. On za bardzo chciał wszystkim pokazać, udowodnić. No bo to szkoda chłopaka, no. No i później ja też nie wstawiając go do składu, moim wytłumaczeniem było to, że nie jeździ pewnie, ja go nie wystawiłem, że on jakoś odstawał od całej drużyny. No. Ja go wystawiłem dlatego, nie wystawiłem go dlatego, że był po prostu niepewny. Dużo sytuacji na sparingach, na treningach stwarzał takich, co kurde, nie były fajne. No i mógł też innym zrobić krzywdę, no umówmy się, nie? Jak nie sobie, to innym mógł zrobić krzywdę, więc na pewno było to, z mojej strony było to trafne, tak? Bo później się to potwierdziło. No szkoda, że tak wyszło, no ale niestety, no wszystkich nie dogonimy, a nie dogodzimy. Tak jest. Grand Prix. Następny żużlos Tomasz Bajerski wylosował jaki? Grand Prix. Pierwszy torunianin. Ty byłeś pierwszym torunianinem, który został pełnoprawnym uczestnikiem cyklu Grand Prix. I choćby z tego powodu, Tomek, jesteś legendą Abatora. No tak. Tak nie? To było, że pierwszy. Wywalczony naprawdę. To było tyle. Pierw chyba polskie eliminacje jechaliśmy. Później te światowe. Te polskie były najgorsze, ale te światowe już nie były takie ciężkie jak te polskie eliminacje. No mój rocznik... Kurde, no może nie tyle corocznik, ale ta ekipa w Rzeszowie, Kuciapa, Wilk, Rempała, Trojan chyba też, nie? Tutaj mamy Protas, Ułamek, Dobruś, tam jechałeś na finał Mistrzostw Polski i 12 było. Tak. 12 kandydatów do zdobycia było, nie? Więc nie było łatwo. No z Torunia masz jakie masz rozdanie jeszcze, nie? No, Miedziak, przecież Robert Kościoła chyba też, nie? Tak. No było, ale to już po mnie wszyscy, nie? No tak, no. No dobra, no I ci powiem, te eliminacje poprzechodziłem i pamiętam to naprawdę, katowałem się tą wagę, to wszystko. Przeszłem te eliminacje, awansowałem do Grand Prix, no i tam się zaczęły dobrze te Grand Prix, wszystko się dobrze zaczęło. Robiłem też silniki Otto Weissa i kurde, pamiętam, że było wszystko dobrze, nawet fajnie to wszystko się układało i w pewnym momencie pojechałem do Weissa z silnikami i kurde, najlepszy mój silnik. Mówili, że silniki na Grand Prix mam inne, no, ale nieprawda, silnik na Grand Prix, na ligę, z ligi się żyje, w lidze się zarabia, do tej pory tak jest, nie? No, ale ty powiedziałeś, że cię z tymi silnikami wtedy, w tamtym sezonie oszukali. Tak, oszukali, no. Mnie, tak, może nie tyle co z silnikami, ale podmienili mi głowicę i to moi mechanicy, którzy wtedy ze mną byli, sami znaleźli tą głowicę u Nickiego Pedersena. Ale to kto ci, u Weissa ci podmienili? No u Weissa mi podmienili mi głowicę, ponieważ to był silnik po Finn Rune Jensenie i Finn znaczył sobie tę głowicę i Finn powiedział, gdzie jest zaznaczona i było widać, chłopaki to wzięli, zobaczyli. I jak podmiana głowicy? Nie, nic, no nic, ale... nikt się do tego nie przyznał, nikt o tym nie powiedział. Ale jak to się przełożyło na twoją jazdę? Co ty czułeś wtedy? Przestał mi silnik jechać, nie? Znaczy jechał, ale wolniej. No później inne silniki, tak kurde, straciłem takie... taką świeżość, taką chęć, życie jeżdżenia, że zostałem tak wywalony, bo naprawdę wtedy mi szło obojętnie, gdzie nie wsiadłem na ten silnik, naprawdę mi to jechało. To był 2003 rok, tak. Ty wtedy zająłeś 15 na 22 miejsca, bo to były te dziwne Grand Prix z tymi eliminatorami. Porażka, bo jechałeś do Norwegii, dwa biegi do domu. Nie? No, a Norwegia chyba ci się podobała w ogóle to Grand Prix, nie? To był Hamar? W Hamar to było, znaczy ja wiem, czy mi się podobała, podróż tam mi się podobała, bo to długo płynęliśmy, już wiadomo było. I co tam się działo na takim statku? O Jezu, tam jeszcze Roman Jankowski wtedy ze mną był jako mój trener, właśnie dzięki Mirkowi, Schreierowi i firmie Real. Roman był moim trenerem. No nic, no wesoło, bo jechaliśmy na taką wycieczkę do Norwegii, chociaż nie czas i pora, bo tam namiot był obok stadionu, wiesz, przejeżdżało się przez normalnie dwór, przez świeże powietrze, minus kurde tam 15 i się wjeżdżało do hali, nie? Więc nie wspominam dobrze tego. No. Do dupy był ten eliminator, nie? No tak, na dzień dobry już masz presję na głowie, nie? No dwa biegi, ja pamiętam. A lecisz jeszcze pewnie z jakiegoś trzeciego, czwartego pola, początek zawodu. Z takiego pola, no, krusko było tak, jechałem z Peterem Carsonem. Z Peterem Carsonem jechałem, słuchaj, bieg, no i prowadziłem ten bieg, no ale ja wiedząc, że wygrywam bieg, będę jechał z
pola do dupy, no z najgorszego, przykładowo drugie było. No. A jak przyjadę drugi, to pojadę z pierwszego. No i na stosnym łuku ja zamknąłem gaz. Peter Carson to samo zamknął gaz. Ja pamiętam to. Nogami hamował, ja też, no jaja były, no bo nikt nie chciał z tego najgorszego pola jechać, no. Nie no. I co, ale kto wtedy? No ja wygrałem. Siłą rozpędu. No siłą rozpędu doleciałem. No. Za późno zamknąłem gaz, ale Peter Carson był czujny wtedy, nie? Ty, bo ja nie pamiętam tych statystyk, tego wszystkiego, ale ty jakieś tam wjechałeś do półfinału, tak, jakiegoś? No właśnie w Krysku. No. W Krysku, no. Tak, tak. To właśnie przed tymi zawodami ten silnik, ta głowica została podmieniona. A pojechałem na drugim silniku, który... Całkowicie, nie wiem, no jakoś w tym dniu, kurde, w tym dniu pasował na te zawody. Nie? A w którym momencie ty się ogarnąłeś, że to jest inna głowica? Na którym etapie sezonu? W połowie? Zaraz po tych zawodach było dzwonione do Weissa, było dzwonione, sprawdzane, nie, że wszystko jest to samo, no i później gdzieś tam, później jakoś, kurde, nie wiem, może z 2-3 tygodnie. No. Do Finruna Jensena telefon był, jakoś z Finem było coś tam gadane, mówi to sprawdź to i to i zobaczymy, zobacz, tam jest to i to, no, na Grand Prix następny. No i co, zobaczyliście, że jest podmianka, ale co dalej, zmieniłeś tunera, czy co? Tak, tak, zmieniłem, robiłem wtedy u Jensena z powrotem te silniki, nie? Okej, okay. I co? Znaczy tak już zeszło ze mnie powietrze, straciłem szansę na... Znaczy w sumie to nie straciłem, bo jakbyś sobie popatrzył, które miałem miejsce. Wtedy. 15 byłem. Chyba ex aequo z kimś. Tak. Z Peterem Carsonem? Nie wiem. Wiem, że z kimś. Dobra, byłeś, z kimś bo rzeczywiście słyszałem coś o tym. 14, 15 miejsce chyba miałem ex aequo z nim. No i dostali dzikie karty. 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Bajerski nie pasował. Tak jest. Za dużo imprezował. No dobra. Tam to pasowałem do tego towarzystwa. Ale też były imprezki po Grand Prix? Czy to było w busa i do domu, nie? Do domu, nie? Na zawody ligowe, nie? Mhm. No dobra, to Grand Prix to tak wspominasz, Tomek, że to była jednak fajna przygoda chyba, warto było, rewelacyjna, nie? Rewelacyjna, rewelacyjna. Najbardziej cieszę się z tego, że sam ciężką pracą, dzięki sponsorom, rodzinie, kurde, awansowałem tam, nie? Bo naprawdę od cholery było eliminacji, od cholery jeżdżenia. No masakra była. Tak, tam było dużo tych turniejów. A jak już się skończyło Grand Prix, jak ty już wiedziałeś, że jedziesz następny sezon, dalej w Apatorze byłeś, nie? To czułeś, że jesteś bardziej wartościowym zawodnikiem z doświadczeniem tego Grand Prix? Trochę byłem taki, kurde, niezadowolony z tego, że... No, że się nie utrzymałeś, karty, no. Nie, tak, bo już wiedziałem mniej więcej, co jak robić, jak to się zachowywać, więc wielkie, wielkie kciuki trzymam za, kurde, Szymona Woźniaka, żeby w tym Grand Prix sobie poradził i się utrzymał. A utrzyma się? Myślę, że będzie ciężko, ale będzie blisko utrzymania się. Ja bym chciał, żeby się utrzymał, ale będzie mu naprawdę ciężko. Zobaczymy. Znaczy utrzymał się, znaczy będzie w szóstce. To jest strasznie ciężkie zadanie. Będzie, no to mega ciężko. Wiesz, dobrych jeden czy dwa turnieje, zobaczymy, jak sobie poradzi na budowanych torach, tak? No tak. A uważasz, że obecność Hancocka w jego teamie to jest bardzo duży plus, czy tylko taki wizerunkowy plus? Nie wiem. Ciężko jest mi. Okaże się. Okaże się. Myślę, że dzięki Hancockowi na pewno będzie miał dostęp do jakichś nowszych rzeczy. I szybciej niż cała reszta. Tomku, bardzo proszę, następnego żużlosa. Antypody. Antypody, ja tu mam filmik w ogóle. Co? Aha, bo tam jest napisane. Nie, z antypodów nie. A to było to, co ty ze Sławkiem Drabikiem poleciałeś? No nie, ja byłem tam sam i do mnie przyleciał Sławek Drabik i Łabędź. I Łabędź, no. Jak tam... ja ich odebrałem w Goldcaus na lotnisku, to... To co? No nic, no. Jak papież całowali ziemię, jak wylądowali. I teraz nie wiem, czy się cieszyli, czy nie byli w stanie chodzić. Nie, bo z tego, co mówił Sławek, to oni tam jakimiś okrężnymi drogami leci. Bo ale oni to chyba... ja tak samo leciałem, bo Canadian Airlines było sponsorem tej całej serii Ivan Mauger Series. No. I ja leciałem, jechałem do Frankfurtu nad Menem, z Frankfurtu leciałem do Kanady, z Kanady... Jeszcze do Kanady, później z Kanady do... Pewnie jakieś Honolulu. Toronto? Do nie, Honolulu? Do Honolulu leciałem, tak. Z Honolulu leciałem do Sydney i z Sydney leciałem do Brisbane. I tam mnie odebrał Mauger. To ile... Zresztą nawet z Maugerem, nie znając angielskiego, tylko hello i fuck you, jak leciałem,
to nie znając angielskiego, miałem translator, siedziałem z Maugerem razem w samolocie, a mówiłem tylko hello i fuck, naprawdę. I to pisanie na tym translatorze, kurde, masakra. Ale to co to było, jakiś taki notebooczek, co to było? No coś takiego jak wielkości telefonu. No, no bo to przecież nie było jeszcze telefonów komórkowych no nie, wtedy. No ale translator już był, kupiony, zamówiony, nie wiem gdzie, przez kogo, no ale do tej pory go mam. Ty, bo to było to, nie? Zobacz. Co zamierzasz przyszłego? Ciecie. Swoje zęby. Wyjeżdżam na antypody. 28 września wyjeżdżam na antypody na 5 miesięcy. No bo chciałbym wypaść tam jak najlepiej, przyjechać do Polski i zostać liderem drużyny Apatora. Gdzieś? Jakie ambitne miałeś podejście? Ale ty nie znasz tej historii. Pierwszego roku nie poleciałem na antypody. A to wtedy nie poleciałeś? Wtedy chyba. Który to był rok? A ja wiem. No jakiś tam... 9-3 chyba. Coś takiego, no. Mistrzem Polski. I w 9-3 z moim tatą i z moją siostrą zawozili mnie na lotnisko do Frankfurtu. Nad Menem? Tak. I w Świecku, na granicy, miałem spakowane oczywiście w kartona, bo ja tam poleciałem z 250 kg bagażu. Sam. Pierwszy raz w życiu samolotem. W 93 roku miałem lecieć. Ćwierć tony? Tak. A to, co ty tam miałeś? Cały, no, cały sprzęt? Dwa motocykle, jeden motocykl, dwa silniki, jakieś tam narzędzia, opony, no tam... I to można było wsadzić normalnie na pokład? Dlatego lecieliśmy Canadian Air. No rozumiem, rozumiem. To był sponsor i za bagaż nie płaciliśmy nic. Bagaż był za darmo wtedy, więc każdy brał, tam było do 250 kg, można było wziąć. No i jak to w Świecku, blisko Gorzowa... Kibic mówi, o Bayer, gdzie ty jedziesz, co tam ten, położył paszporty, kurde, zamienił paszporty. Moje paszporty dał komuś, a nam dał inne paszporty. I utknąłeś na terminalu? No w Świecku ja mówię do taty chyba, czy do siostry, mówię, weź sprawdź paszporty. Oni patrzą, te nie nasze paszporty, nie? No to szybko, kurde, hebel, biegiem do tego gościa, ale ten już wziął nasze paszporty i pojechał. O ja. I paszporty się znalazły na drugi dzień, bo oni dopiero na drugi dzień się tam dojechali i ci celnicy mówili, że dojechali, przywieźli paszport, że dopiero jak kupowali samochód i dali, rozumiesz, żeby tam w banku, nie wiem, umowę spisać czy coś. I zobaczyli, że nie te dane. Że nie te paszporty są. No wiem, no. I kurde, nie poleciałem. No bo samolot odleciał, a wtedy miałeś lecieć jeszcze z jakimiś innymi zawodnikami? Nie, sam. 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 Ale na drugi rok, a to wiesz wtedy... Ty, no to ale stary, jaki to musi być zawód w ogóle. Pół roku załatwiania wiz. No. Wiza do Kanady, mimo że tranzyt, do Honolulu, amerykańska wiza. Nie było szans praktycznie, a tranzytowa, ale dzięki znajomości tam z klubu, kogoś gdzieś przez jakiegoś posła, pierwszą odmowę dostałem o wizę do Stanów, tranzytową przez Honolulu, co leciałem. No ale za 4 dni zadzwonił kolega, który miał kolegę ambasadora tego amerykańskiego w Polsce. Zadzwonił, przyjechałem do tej budki, która do tej pory tam stoi. Podszedłem, pokazałem paszport. Pan Bajerski. A proszę bardzo, wszedłem. No. Dzień dobry, co tam słychać, bla, 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 bla. Mhm. Do domu. Do domu. No dobra, i trafiłeś w końcu do tego, do tych, na te antypody. Doleciał tam ten slammer z tym łabędziem. No, zanim oni dolecieli, to ja tam byłem 3,5 miesiąca sam. A już angielski trochę znałeś wtedy? Nie, no, znałem do momentu. No, ale już chyba fuck you i okej, coś więcej chyba już się nauczyłem. Morning, nie? Nie, no to już właściwie umiałeś prawie. How much this drink, nie? To najważniejsze. Czyli, czyli w stopniu komunikatywnym już jak najbardziej. Tak, ale moment się nauczyłem, bo... Wiesz, wtedy nie było komórek, niczego, więc ja wiem, na takiej zasadzie, że ja tam siedziałem, mieszkałem u Maugera w domu ogólnie. Ale coś inni żużlowcy tam byli? Był, Rune Holta i Fleming Graversen. Kiedyś nawet z Holtą się czapnąłem, bo skleili mi laczki Holta z tym, z Flemingiem, nie? Co to znaczy skleili mi laczki? No, klejem, laczka do laczka, wiesz. Ale but do buta? No, aha, to but. Skleili, nie? Mówię, no, czekajcie, tam coś tam z Holtą sobie po kurde pokrzyczeliśmy. A nie pamiętam, co ja im zrobiłem, ale na bank coś, nie? Ale wkurzyłeś się. Wkurzyłem się, bo my wyjeżdżaliśmy, nie? Wyjeżdżaliśmy gdzieś jakoś w to... To był też, oni też byli na początku. Ja byłem pierwszy, oni tam dolecieli za 2-3 dni. I wiesz, z tym translatorem wszędzie. Ja tam tylko po angielsku gadałem, nie? No historię tak na szybko. Mieszkałem u Maugera chyba z tydzień. Jechaliśmy gdzieś do Alice Springs chyba na pierwsze zawody. No i tym busem, Greyhoundem, nie? Kurde, przychodzę, ja wstaję z rano, bo to już wiesz, nie? No. W Australii, słoneczko, Maugerz nad kanałem mieszkał, łódka, motorówka,
skuter wodny, jet ski, no wszystko tam było. To był 94 rok, nie? Ale to był gdzieś październik, listopad u nas, tak? Znaczy no tam też. Drugi rok, na drugi rok poleciałem 9 września w swoją rodzinę. Piękne, piękna Australia tam, wszystko. No, no i mówi, dobra Tomek, to pakuj się, bo jedziemy. Znaczy mówi, translator. Chcesz śniadanie, kawę, to pijemy, jedziemy, nie? Bo jedziemy tam do Alice Springs albo Tenerife. Centralnie tam do tej, na środek Australii gdzieś. No i był jeszcze taki Shane, nie pamiętam jego nazwisko, ale... Ale nie żużlowiec. Żużlowiec też, z Nowej Zelandii. Ale nie Shane Parker. Nie, Shane Parker na pewno, nie? On nie, on tylko jeździł tam w tej Nowej Zelandii, w Australii, w tych seriach Mountera, w tym Golden Helmet. I siedzę sobie w tym autobusie, obok siedzi mnie Shane, ja siedzę przy korytarzu, torebkę takiego, wiesz, kurde, miałem na kolanach, nie? No i... On mówi do mnie, to była niedziela, godzina, nie wiem, tam przykładowo, 12. Południe. Tak. Mówi, weź, pisze mi, połóż torbę se do góry. Ja mówię, nie, mówię, po co, mówię, będę se trzymał. On mówi, pisze, nie, no weź, połóż se torbę do góry, będziemy długo jechać. Ja mówię, dobra, tam te parę godzin to wytrzymam, nie? I mu pisze, a kiedy będziemy tam w Alice Springs chyba? No i mi pisze, nie? W środę 8 rano. Trzy dni? Trzy dni. No, ja dobra, okej. Okay. Dobra, okej. Okay. No i tą torbę położyłem do góry, nie? No. No i tak jechaliśmy. Tam było dużo stłuczek z bydłem, z kangurami. Tam podczas moje... tego, tej jednej jazdy? No, zresztą tam... Kurno, weź sobie z Gold Coast do góry całą Australię i na dół. No to jak będziemy słuchać, to będziemy sobie to wizualizować, bo no. To na razie to za szybko. No dobra, no i... I co? No i tam dojechaliśmy, mieszkaliśmy te pierwsze dni na farmie cukru gdzieś. Kurde, tych robaków w łóżku, Holta z Flemingiem, masz tu taki muchozol, czy coś na te wycikane te łóżko. Muchozol! Rano wstałem, łeb taki, wszyscy taki, bo to wiesz, od tego, od tych środków chemicznych. No. No, no, no. No i pojechaliśmy na zawody. Kurde, gdzieś tam na te zawody, jakąś górę weszliśmy zdjęcia robić. Wąż mnie ugryzł, kurde, mówię, umrę, nie żyję już. Szybko na dół do tego tam gościa, mówię, a jak wyglądał ten wąż, nie? No i Holta to widział z Flemingiem, nie? No. Że tak i tak, mi dobra, to się nie ma, to nie jest groźny, kurde. No i tak, ale miałeś jakiś czerwony ślad na nodze? Miałem, już nie mam. Ale nie spuchu. No. Nie. Dobra, ale ty, zobacz jak historia koło zatoczyła. To ty z tym Holtą tam antypody podbijaliście, no, tak. A tu był twoim zawodnikiem w PSG-cie, rozumiesz? W hotelu razem siedzieliście nieraz wieczorami, nie? Wspominaliśmy te czasy. Tak? No, kurde, naprawdę fajnie tam było. Ty, co my mieliśmy za żużlosa, bo ja już się zgubiłem, stary. Antypody film. Antypody, no dobra. No, ale jeszcze jak ten slammer z tym łabędziem dolecieli... No i wtedy się zaczęło życie. No właśnie, no, wiem, bo ja wiem, że tam musiało być grubiej, dlatego no, wiesz, ta historia o wężu jest fajna. No nic, no było non-stop, wesoło. Tam, wiesz, jeździmy po lewej stronie, nie? W Australii, nie wiem, czy to... Kierownica z prawej strony. Tak, czy Sławek, czy kurde, łabędź. Dawaj, ja kieruję. Kurde, wyjechał od Maugera z tej główne, na główną drogę pod prąd. No masakra tam było, nie? Później polecieliśmy, aha, bo tam siedzieliśmy chyba z miesiąc jeszcze, albo półtora. Jeździliśmy te zawody i długi tor był tam pierwszy raz w życiu. Ile tam było turniejów podczas takiego tego całego cyklu? Kurde, co tydzień. No ale to co, 20? 30? No gdzieś 20 myślę było, jak nie więcej, bo jeszcze później były długie tory, nie? No tak. W międzyczasie. A tam się jakieś miejsce zajmowało, czy to było jeżdżenie dla jeżdżenia? Ja nie pamiętam, który tam był. Ale jakiś... dosyć dobrze, wysoko tak? Dosyć. No. Jakieś puchary dostawałeś? Tak, i co, dostawałem. Wiozłeś to do Polski później? Wiozłem do Polski. A. Mam to do tej pory. No fajnie. Musisz zerknąć. No widzisz. Czyli było... no. Wtedy jeszcze polecieliśmy do Nowej Zelandii. Łabędź tam się cieszył, wyjechał na trening, pierwszą złamał obojczyk. Impreza jak to impreza, tam zawsze była po zawodach. Wygłupy posklejał, pamiętam wtedy posklejał komuś tam kleju na wlewo w zamki, w drzwiach hotelowych. Łabędź? Afera była, no afera była. Trzeba było płacić za te zamki, bo kurde, ludzie nie mogli wchodzić do pokoju. No tam jaja były non stop, nie? Czyli slammer, łabędź i bajer. Taka trójka. Tak jest. Dobrze. Tomek, bo ja czuję, że o tych antypodach jeszcze długo moglibyśmy. Tak? Nie, no kończymy antypody. Ale nie, może coś najgrubszego jeszcze chciałbyś powiedzieć. Nie. Ale generalnie jakby wstydu nie było. Jak już... Nie, oczywiście. Żegnali was na lotnisku. Wesoło było. A tam jakieś kibice na te turnieje chodzili? Dużo chodziło. Autografy rozdawałeś tam? No, dokładnie, dużo chodziło. Dużo Polaków było, wiesz? No. Dużo Polaków było, dużo było. Nawet w tej centralnej Australii też dużo było Polaków. Fajne, no wiesz, to był 94 rok, nie? No to... A nie myślałeś o tym, żeby tam wrócić? Nie myślałem. Nie?
Bo podobno jest taka legenda, że ty do Stanów uciekłeś kiedyś. Ja nigdzie nie uciekałem, ja pojechałem normalnie do Stanów. Ale to do Stanów? Tak, byłem w Stanach 2 lata, mieszkałem koło Los Angeles i jak wróciłem stamtąd, to z własnej nieprzymuszonej woli, no i pojechałem wtedy na drugie wakacje. Ale pojechałeś wtedy do siostry, do Niemiec? Nie, to ja ze Stanów byłem w Niemczech, ja poleciałem jeszcze do Władywostoku, ja w ogóle podróżowałem. Kurde, Tomek. No, ja w ogóle podróżowałem i tam dopiero później to jakoś zostałem zatrzymany. A tu w Niemczech ci zatrzymali, nie? Siostry, tak, no. tak. Bo chodziło o to, że ty otwierałeś swój klub w Toruniu. Klub, no, ja miałem, no dyskotekę miałeś. Tak. No. A jak się nazywała twoja dyskoteka? Orion. I co, chodzili tam żużlowcy do ciebie? Chodzili. Tak? Ciężka robota, naprawdę bardzo ciężka. Bo to tam był taka produkcja HBO była, nie? Ty tam występowałeś? To nie było w moim klubie, to było całkowicie co innego, to jeszcze wtedy byłem młody. To było tam chyba ostatni wiraż, czy ostatnia prosta. Coś takiego, ale to nic związane. No dobra, ale i otworzy, ile ty ten klub w ogóle prowadziłeś? Dwa lata. No i potrzebowałeś, żeby to otworzyć? No to potrzebowałeś... Nie, to wcale tak nie było, nie chodziło o ten klub, o to wszystko, no nie chodziło. Tam były o co innego, tam chodziło o hipoteczny kredyt. A to nie był hipoteczny kredyt związany z klubem? Nie. Aha, czyli ogół... Kurde, no co tu dużo mówić, no podrobione zostało zaświadczenie o zarobkach. No dobrze, ale to była tylko próba, to była próba wyłudzenia, tak, to nie było wyłudzenie. No dobra, no i cię szukali, bo tam był list gończy za tobą i w Niemczech byłeś u siostry. Nie był, to nie wiem. No później podobno był, no. No później już był. No i dobra, i w Niemczech cię najechali i cię zabrali na wycieczkę. Ja podróżowałem po Niemczech, po Gorzowie, wylądowałem w Grudziądzu i tak skończyłem. Jak byś porównał zakłady karne niemieckie do polskich? Standard? Kurde, zależy gdzie, wiesz? W Brandenburgu tragedia. Czemu? Stary, taki w takich lochach, nie? Po niemieckich, po hitlerowskich, a reszta wszystko nowe, ładne. W Wawrowie ładnie? Znaczy Gorzów to Wawrów. Ja wiem. No, tam w ogóle Andrzej Leper też przebywał. Tak? Nie w tym czasie co ty, tylko chyba później, bo on tam jakieś zboże na tory wysypywał kiedyś pod Gorzowem. Ale nie, no bo to wiesz, to jakie to jest uczucie, kiedy ty wchodzisz do takiego miejsca i mówisz, to przypadek, ja tu nie powinienem być, czy... Nie, no to ja tam byłem tylko i wyłącznie z mojej winy. No ja... Kurde, i co nawet nie było za dużo tematu i dyskusji. Jestem, byłem, trzeba odsiedzieć, odpokutować to, co zrobiłem i koniec, no i... Podchodziłem do tego, no zrobiłem, to muszę teraz cierpieć, nie? Ja zawsze podchodzę tak. Jasne, ale to... Uważyłeś se piwa, to je wypij, A nie? Który to był rok w ogóle? Który to były lata? 2011-2013. Bo ty jeszcze kończyłeś jazdę jako żużlowiec w Polonii Piła, ale to już tam były ostatki zupełne. Tak. A jakiś tam kontrakt podpisałeś w Pile. No ale to nie wiem po co nawet. No ale taki też chyba, żeby licencję podtrzymać, takie... No 10 rok to był w każdym razie. I w 11 tam się... Wtedy poleciałeś, jak rozumiem, do tych Stanów, tak? Tak, i jak będąc w Stanach, wtedy tam odwieszono mi to, no i wtedy już chciałem przyjechać od ten... Ja się nie przejmowałem się tym, że mogą mnie wziąć gdzieś, zawinąć, czy to, czy tamto, nie? No, wiedziałem, że to mam i muszę to... To nie była jakaś taka wielka sprawa, nie? Znaczy wielka, no taka, że raczej... Wiesz, no trzeba. Można było to przewidzieć, co się wydarzy, nie? Tak, i więc przyjechałem, zrobiłem to, co trzeba i kurde... A czemu cię tak wozili po tych... No, bo to jest 2 tygodnie tam się... Przepisy są, to kurde, nie masz więcej podróżować niż 2 czy 3 godziny, nie? A to nie jest tak, że tylko jedziesz ty jeden, nie? No. Ten autobus jechał, góra Niemcy, góra dół, kurde, jak wiesz. Dlatego mówię, że tam trochę jeździłem. No i de facto wylądowałem w Grudziądzu. No i tam na stadionie Olimpii. Ale w Grudziądzu to był półotwarty już, nie? Tak, charakter. Tak, więc ja codziennie wychodziłem. W soboty, w niedzielę, kiedy chciałem. Więc... Ale miałeś coś takiego w tym więzieniu, że trochę... No, że kurde, miałeś nie jakieś takie swoje... zakład karny. O Jezu, w zakładzie karnym, przepraszam. Nie, ale miałeś coś takiego, że jakieś postanowienie, że dobra, no zrozumiałem, będę już grzeczny. Ja to już zrozumiałem, wiesz, jak to robiłem. Ja wiedziałem, czym to grozi. Ja się liczyłem z tym. No ja rozumiem, ale wiesz, ale jesteś w tych murach. To jest zupełnie inne wrażenie, inne myślenie. Ja no. Ci powiem tak, to wszystko był półotworek. Pojechałem do Gorzowa. O, siema Bajer, co tam słychać? No tak to wyglądało. No oczywiście... A tam był, przepraszam, tam był pracownikiem zakładu karnego był Pawła Nizioła... Szwagier czy ktoś, nie pamiętam. Z którym jeździłeś w Pergogorzów? Z Pawłem jeździłem. Z Pawłem jeździłeś, bo z klawiszem tak, nie. Nie, no ogólnie, no zawsze w Grudziądzu tak samo, żużle jeszcze tym bardziej, że jeździłem, więc tam wszystko było na tej zasadzie, że... Robili sobie z tobą zdjęcia, klawisze? Kurde, zdjęcia nie, ale jakby żużel, to wołali mnie, chodź Bajer, oglądamy razem żużel. I co, pytali, a co on tam czuje? Tak, dokładnie, no siedzieliśmy, kawka, czekoladka, kurde, i oglądaliśmy żużel, więc głupio to może zabrzmi, ale dobrze wspominam ten czas.
No, wiesz, ja codziennie wychodziłem, tak? No. Codziennie wychodziłem od 8 do 17. Tomek, ale wiesz co, no bo ty gdzieś powiedziałeś, że ty wiedziałeś, że no splamiłeś nazwisko swoje, swoją karierę trochę splamiłeś tak i... Jest. Ale i wiesz, mi się to podoba w tobie, że ty to mówisz otwarcie i szczerze, bez pierdolenia potrzebnego, nie? I teraz odbudowujesz to nazwisko, odbudowujesz swoją markę i ja uważam, że to już jest naprawdę... Dzisiaj jesteś zupełnie inaczej postrzegany już, ale z taką historią, że w Toruniu ludzie mówią o tobie, wiesz, tam król życia, nie? Złote dziecko. No, czy ja wiem, no kurde, może tylko, wiesz, ja jeżdżąc na żużlu bardzo mocno i wszędzie się udzielałem. Wszystkie szkoły, wszędzie było mnie pełno. Co to znaczy? Spotkania w szkołach, można myśleć? Spotkania w szkołach, jakieś... W mojej nie byłeś. No, nie zaprosiłeś. A jakieś akcje charytatywne, no wszędzie, gdzie można było, ja wszędzie byłem. Byłem bardzo rozpoznawalny i obojętnie, czy ja, wiesz, jechałem, kurde, do miasta na obiad, czy kurde, na balety, to wszyscy mnie widzieli. Obojętnie o której godzinie. I wszyscy o mnie mówili. Ja pamiętam, mieszkałem naprzeciwko trenera Zombika. W Toruniu. Tak, w Toruniu. I był też ważny mecz. A mieliśmy w tych domach, co mieszkaliśmy, naprzeciwko siebie, mieliśmy takie wysokie okna, bo to były takie szeregowce. A to był twój dom kupiony, czy tak? To tak, tak, tak. Więc od samej ziemi do góry było okno. No i patrzę, mówię, 23:45, kurwa, Janek Zombik do mnie dzwoni. Ja mówię, cześć trener, co jest? Bajerek, gdzie ty latasz? Ja mówię, jak kurde, gdzie latam? Toś w domu, i o, toś dzwonią do mnie, że na mieście, kurwa, siedzisz i chlasz. I jak chlam, toś podejść do okna. Podszedł do okna, że byłem po prysznicy, odsłoniłem to okno, nago lasa, mówię, trener, toś zobacz, to ja stoję. No i ono, widzę cię. No. To wiesz, takie historie były, ludzie, nie wszystkim się podobałem, nie wszyscy mnie lubili, więc... No nie, ale wiesz, ale ty używałeś też życia, nie? No nie czarujmy się, no przecież byłeś ale znany z tego. Pracowałem, chciałem iść sobie na balety, sobie poszedłem na balety. A jak chodziłeś na balety, to nie wiem, piłeś piwo, piłeś drinka, waliłeś strzała, jak to wyglądało? Z kolą. Tak? Od zawsze. I ile? I na przykład potrafiłeś się... Nie, ale potrafiłeś się tak mocno zrobić przed zawodami, że nie, na przykład... Nie, w ogóle nie ma opcji takiej. No właśnie. No. Nie ma takiej opcji, żeby to były imprezy czy balety przed zawodami, nie? W ogóle to, ta cała historia to było po sezonie lub jak była przerwa w sezonie. A po zawodach? Po zawodach jak mogłeś pić, jak miałeś, kurde, 19 czy 22 mecze w sezonie? W miesiącu. Jeździłem we Władywostoku. Jeździłem, kurde, w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech, w Polsce, w Szwecji, w Danii. I to już od najmłodszych lat tak było, tak. Bo ty bardzo szybko trafiłeś do wszystkich, nie? Więc to, że ja poszedłem w Toruniu po zawodach wypić piwo, czy drinka, czy zjeść, to już, kurde, gdzie mnie widzieli, to ja zawsze balety. Wcale tak nie było, tak? Bo w niedzielę po zawodach to był może balet, może był obiad, może kolacja, tak? Wiesz, na drugi dzień zapieprzałeś gdzieś, nie? Czyli, czyli potrafiłeś się zatrzymać? Ja nie, no ja przed zawodami nie piłem. To był taki okres, gdzie dużo było kontroli i paru chłopaków wpadło, nie? W tym czasie, więc no jak, no kurde. A miałeś kiedyś tak, że była kontrola i byłeś rzeczywiście posrany, że mogło coś? Nie? Ani razu. Ani razu nie było takiej sytuacji, żebym tak, wiesz, miał jakikolwiek strach przed kontrolą alkoholową. No czy... bo jak wiesz, że nie piłeś, no to nie ma się czego bać, nie? Raz miałem kontrolę, no to kazali mi wypić piwo po zawodach, bo nie mogłem się załatwić, nie? Aha, nasikać. Czyli odwodniony byłeś. Odwodniony byłem, naprawdę tak cholernie gorąco było, że... To takie techniki były? Dobra, a... Są cały czas. Tak? No ale na przykład ja patrzę trochę po Gorzowie jeszcze, nie? Że Rickardson słynął z tego, że on po zawodach zawsze, nawet jak gdzieś tam z dziennikarzami gadał, to sobie z piwkiem siedział. No tak, ja no. Też. Ale to było... Ja razem z nim. No wiem właśnie. No. Bo my razem z Rickardsonem mieszkaliśmy w Mieszku właśnie. O, to do hotelu Mieszko przejdziemy, że hotel Mieszko w Gorzowie przy ulicy Kosynierów Gdyńskich to jest najlepsze w Gorzowie miejsce dla kibiców, którzy przyjeżdżają z całego świata na żużel, na przykład w tym roku czy w przyszłym na Grand Prix. Bardzo dobra lokalizacja. Potwierdzisz, nie? Aha. Fajna lokalizacja jest. Do miasta można wyskoczyć na stadion spacerkiem, to jest jakieś 25 minut. Poza tym w Mieszku mieszkali w przeszłości, no i teraz wymieniamy. Tomasz Bajerski, kto tam jeszcze mieszkał? Rickardson, Hancock, Hans Nielsen, no wszyscy tam mieszkali. Krampi, Hemil, Andreas Jonsson, nie? Tak jest, tak jest. I co, wy się spotykaliście gdzieś tam na dole, czy nie? Tak, no po zawodach to jest kwestia było tego, kto gdzie jedzie, tak, na drugi dzień. Jak oni lecieli do Anglii, czy ja latałem, no to albo siedzieliśmy w Mieszku i rano się jechało, albo się jechało do Poznania i w Poznaniu w hotelu, więc dużo spędzaliśmy czasu w Mieszku. W A to było tak, że na przykład jak wy wiedzieliście, że jesteście wieczorem i kto jest, to się zgadywaliście, to się spotkajmy wieczorem tam na jakichś Nie, kanapach? No po zawodach zawsze schodziłeś zjeść coś, tak? Aha, no i siedzą ci, no to dosiadamy się. Dosiadamy się, tak wiesz, jeden do drugiego i...
A przychodzili jacyś kibice tacy, bo niektórzy wiedzieli, że zawodnicy śpią w tym czy innym hotelu i przychodzili nie, tam? Nie, nie było czegoś takiego, jakiegoś tam wielkiego natręctwa czy coś. Gdzieś tam jak ktoś przechodził, to cześć czy coś, zdjęcia, ale tak, żeby wchodzili do knajpy, no niestety, bo niestety tak się nie działo. Hotel Mieszko w ogóle odżył i dlatego zachęcamy, jeżeli ktoś planuje wyjazd do Gorzowa na jakiś żużel, czy nawet przejazdem być w Gorzowie i zostać na noc, to Hotel Mieszko bez kłopotu znaleźć można i na stronie, i w internecie normalnie mają swoją stronę, ale też i na Facebooku. Bez kłopotu. Dziękujemy za to wsparcie, bo dzięki temu możemy ten podcast realizować. Okej. Okay. Tomuś, proszę bardzo. Pergo Gorzów. Ale żeśmy do tematu przeszli, co? No. Słuchaj, trafiłeś do... O, zadzwonimy do Lesa Gondora? No, oczywiście. Bo on dawno cię nie słyszał. Uwaga, dzwonimy. Les Gondor. Na zdjęciach tutaj. Tak? No. A bo jest tutaj. Ciekawe, czy odbierze, bo ja mu nie mówiłem, że będziemy dzwonić. A zaraz zobaczymy. Ty, może ty się przywitaj z nim, co? Halo, halo. Dzień dobry, panie prezesie. Tomasz Bajerski się kłania. A, witam. Witam, panie prezesie. No, bo tu siedzę z Jackiem Dreczką, no. No, panie Lesku, dzień dobry. Nagrywamy ten podcast, właśnie w tej chwili trwa nagranie i wylosowaliśmy temat pod tytułem Pergo Gorzów, czyli może pan chwilę z nami porozmawiać? Tak, tak, oczywiście. Dobra, bo generalnie Bajera pan dawno nie słyszał, nie? No nie słyszałem go, to mówię, że 100 lat go nie słyszałem. No, ja też prezesa długo nie słyszałem. No właśnie. Tak jak niektórych kolegów długo nie widzę, to proszę ich, żeby mi wysłali zdjęcie swoje, żebym pamiętał. Ale Tomka gdzieś tam oglądam, w jakiejś prasie go widziałem, gdzieś poznałbym go zapewne na ulicy. Myślę, że tak, tym bardziej, że temperament ma ten sam co zawsze. Chciałbym go spotkać i uścisnąć dłoń. Odwiedzę. Bo przeżyliśmy razem dużo czasu. Tak jest, będę przejeżdżał przez Gorzów, to odwiedzę. Będę dzwonił. Zapraszam, Tomek, zapraszam, przyjeżdżaj. Dobrze, na 100%. Dobrze, przyjadę do hotelu, powspominamy. Tak jest. No właśnie. Dobra, panie Leszku, ale to tylko powiedzmy o tym najgłośniejszej sensacji, czyli wszyscy się wtedy podniecali. Pamiętamy, że 600 tysięcy złotych za takie pieniądze Tomasz Bajerski trafił do Gorzowa, co de facto nie było taką wielką zawrotną kwotą, bo to był kontrakt 6-letni, prawda? I to chodziło o to, że jak pan to przeliczył, to spokojnie wychodziło 100 tysięcy za sezon, więc to nie była wcale jakaś zawrotna kwota. No, tak jest, jak się wydaje swoje prywatne pieniądze, bo jakby to były pieniądze, no nie wiem, jakieś tam powiedzmy... Skarbu Państwa. Można powiedzieć, Skarbu Państwa, spółki Skarbu Państwa, to tak by może człowiek nie myślał. Natomiast jak się wydaje swoje własne pieniądze, zawsze trzeba je 8 razy przeliczyć. No więc ja o tym no nie wspominałem często, no bo nikt mnie też nie pytał, ale jak ktoś tam kiedyś zapytał, to właśnie powiedziałem, bo zarzut był taki, że no to ja jakby rozpuściłem ligę i płaciłem najwięcej i przez to później inne kontrakty były wysokie. Natomiast to prawdą nie jest i nigdy nie było, bo licząc to, że Tomek jeździł u nas 3 lata. 4. 3 sezony. 4. 4, czwarty sezon, tak. To jak tą kwotę się rozbije na 4, no to było bardzo tanio, tak? No i jeszcze, mało tego, to jeszcze żeśmy sprzedali Tomka za 200. 300 czy 350. Nie, za 200. Nie, nie, 300. Tak? Tak, 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 tak mówił prezes. Albo Konieckiego za 350, a Tomka za 300, albo odwrotnie, jakoś tak. No jakoś tak, bo ten kontrakt się skończył szybciej niż te 6 lat, tak. Ale panie Leszku, tak, to było tak, żeby pan wtedy wszedł do klubu, Jerzy Synowiec panu wtedy bardzo mocno doradzał, ale jaki był dylemat, żeby brać Tomka Bajerskiego albo Piotra Protasiewicza wtedy, prawda? No tak, no było tam na stole chyba 2 czy 3 nazwiska. No, ale Jurek nalegał, żeby wziąć Tomka, no bo Tomek w ten czas to był potentat na mistrza świata, jeździł bardzo dobrze. Tak? Tomek się uśmiecha teraz właśnie. No jak, no przecież to talent, nie kadzę wcale, talent. No dobra, ale Tomek, a jak z twojej perspektywy, ty jak usłyszałeś, że do Gorzowa, to co?
Znaczy mi tor w Gorzowie bardzo pasował. Ja już wtedy też patrzyłem, żeby iść tam, gdzie mi się dobrze jeździ, gdzie tor jest przyczepny, bo ja lubiłem jeździć na torach przyczepnych, a w Gorzowie taki był, więc tak. A poza tym sytuacja z ubiegłego sezonu, wtedy właśnie po tym meczu, po tych, co przegraliśmy Mistrzostwo Polski przez moich kolegów z drużyny, powiedziałem, że albo oni, albo ja. No i oni zostali, ja odszedłem. Też było tak, panie Leszku, że przy okazji Tomek w Bydgoszczy otwierał sklep z podłogami Pergo? Nie. W Toruniu, nie w Bydgoszczy. Aha, no to w Toruniu. W Toruniu. Tak. Te podłogi jeszcze, panie prezesie, u moich rodziców... u moich rodziców te podłogi jeszcze leżą. Nietknięte są. Rewelacyjne. No tak, no to takich podłóg nie ma. Nie ma już, nie naprawdę. Nie ma już w produkcji i to, co się dzisiaj sprzedaje, to nadaje się ale na sufit, na ścianę, nie na podłogę. Tak jest, dokładnie. Ja u siebie mam w restauracji już 22 lata podłogę i jest jak nowa. No, dokładnie. No, tak to wygląda. Dobra, czyli wspominamy z łezką w oku, z Tomkiem kontynuujemy. Ja też dziękuję jeszcze raz, bo tutaj mówimy o hotelu Mieszko jako partnerze tego odcinka, także bardzo dziękujemy. No, również dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękujemy, pozdrawiam prezesa. Wszystkiego dobrego w nowym roku, zdrówka dużo, no i sukcesów zawodowych. No, dziękujemy wzajemnie. Żeby się kręciło, żeby się coś działo. No, dzięki. Dobra, w kontakcie, panie Mieszku. Zapraszam. Dzięki. Do usłyszenia. Do usłyszenia, pozdrawiam. Dobra, a my kontynuujemy. Tomek, ten Gorzów. Wiesz co, dobra, no to już jedźmy chronologicznie. Poczekaj. Nie, bo to ty powiedziałeś o finale w 96 roku, czyli Apator DGG Toruń, wtedy nazywała się twoja drużyna. Ty miałeś ostatni rok juniora wtedy. Tak. Jechaliście fazę zasadniczą, wygraliście i w finale jechaliście z włókniarzem Malmą Częstochowa. W Częstochowie było 50-40. Mhm. I jechaliście rewanż w Toruniu. Pamiętasz, jaki był wynik? 49-41? Nie, 46-44, tylko wygraliście dwoma punktami. I w dwumeczu było 86-94 i Włókniarz został mistrzem Polski. Tytuł pojechał do Częstochowy. Ojcem porażki został okrzyknięty Jacek Krzyżaniak, który w dwóch meczach wywalczył 7 punktów. I ty chyba tego nie ukrywałeś, że ten mecz był sprzedany, czy nie? Bo tam były ostre zarzuty. No, tam było ostro, bo kurde... Wiesz, jak jeździsz, siedzisz w drużynie parę lat, widzisz, jak niektórzy zawodnicy jeżdżą, a tu nagle dają tak dupy, to nie wyglądało to normalnie i myślę, że ten temat powinniśmy już zakończyć. Temat jest zamknięty, było, minęło, ja odszedłem do Gorzowa, tylko ze względu na to, że jedni zostali, a ja odszedłem. Czyli było tak, że albo oni, albo ty? Tak jest. Okej. Okay. I wtedy co? To było tak, że to ty szukałeś jakiś... Bo wtedy była... Ważne było też to, że wtedy była lista transferowa. Ja powiem, jak to było, bo to jeden kolega, który był w zarządzie, dużo mi mówił rzeczy. Wtedy w zarządzie Apatora. Tak. I pierw było, że za 1 000 000, jeden mówi za 800, za 400. Nie, to wrzućmy go za 600, tak go nikt nie kupi. Że miała być to cena zaporowa. Tak, 600 tysięcy. No 600 to tam nikt go nie weźmie. No i przyjechał właśnie prezes Gondor z Jerzy Synowcem i jeszcze ktoś, bo nie pamiętam, kto to był ten trzeci, przyjechali do mnie na chatę. No pewnie jakiś Andrzej Krasucki albo Dariusz Kowalczyk. Albo... Nie, Krasucki. Krasucki, chyba. No. No i... No sponsor był i członek zarządu. Tak, i przyjechali do mnie na chatę, tata przyszedł i zaczęliśmy gadać, dobra, okej, okay, no i dogadaliśmy wszystko i prezes Gondor mówi, to powiedz prezesowi, że jutro puszczam mu przelew. Nie? I nie tylko przelew. Nie, no przelew. Ale też skrzynkę szampana mu wysłał. Tak? No. A to nawet nie, a może nie pamiętam. Wysłał i to dobrego szampana, nie jakiś sikacz. No aha, nie, no. Szampańskoje igristoje. Nie. Nie obrażaj szampańskoje igristoje. Przecież ja nie obrażam, to szampan. Przecież to ty powiedziałeś. Bajer, jak ty mówisz, że to był najlepszy szampan, to ja nie chciałbym z tobą na balety pójść chyba, wiesz? No, ja piję tylko dwa różne alkohole. Jacka i co jeszcze? I piworzy. A, piworzy. Dwie rzeczy tylko. No, rozumiem. Nie, no zdarza się, że inne rzeczy też piję, ale bardzo, bardzo rzadko. Jasne. Dobra, no i co? I jedziemy, ale ty naprawdę wtedy uwierzyłeś, że ty zmieniasz klub, bo to wiesz, dla takiego zawodnika, który tak naprawdę jest bardzo mocno... Przyjechali goście do mnie z Gorzowa, prezesi. Ja już tam, już jak wiedziałem, że przyjadą, to też popatrzyłem, poczytałem gdzieś tam, kurde. Więc marka Pergo wchodziła na Polskę, już była na polskim rynku podłogi właśnie i... Pojechałem do prezesa właśnie w Toruniu, do pana Rogalskiego, świętej pamięci, i mówię, prezes, jutro będziesz miał przelew, te 600 tysięcy ci wysłali. Ja, weź, dawaj tutaj, dawaj i to szybko.
mi tutaj podpisuj kontrakt. Ja mówię, nie, no mówię, dogadałem się, już jutro dostaniesz pieniądze. Nie wierzył. Nie wierzył. No i na drugi dzień, wiesz, wtedy nie było jeszcze komórek, chociaż już wchodziły, bo wtedy mnie sponsorowała taka firma telefonii komórkowej plus GSM. Ja pamiętam. I ja miałem na przodzie plusa. Miałeś, na rogach miałeś, nie? Tak, telefon komórkowy miałem, który, kurde, działał mi. Nawet działał, ale to był taki telefon aktówka, czy to była już komórka cegła? Nie, normalny taki, bo ja tu telefon dostałem od Finruna Jensena, tylko włożyłem kartę właśnie i wtedy już miałem ten telefon komórkowy, no jeszcze, ale wtedy chyba nawet bo to było po moim przejściu do Gorzowa. W Toruniu też miałem tą firmę, ona do tej pory istnieje. Dalej mam kontakt z szefem tego salonu komórkowego. Dalej ta sama sieć. Jak to się nazywa ten salon? Telekom czy Telemar, coś takiego. Okej, to ja nie pamiętam tego. Bo to może tu gdzieś na Kevlarze byś miał, co? Bo to mamy te zdjęcia. Plus GSM, wiesz? Plus GSM, no, dobra. I kurde, a były domowe telefony. No i rano godzina, nie wiem, tam była 8:00. Może przed 8:00 telefon dzwoni. Prezes. Było po 8:00, bo już banki były otwarte. I dostał przelew prezes. No, iść dzwoni, co ty narobiłeś, weź to odkręć. Ja mówię, już za późno. U mnie jest słowo droższe od pieniędzy, jeżeli się dogadam, to już tak jest. Ale bo wszyscy mówią zawsze, że 600 tysięcy, że transfer hitowy i tak dalej. Największy transfer w sumie w historii, później wyrównany też Pergo, Rafał Okoniewski. Tak, ale co ty z tego miałeś? Ty nie miałeś takich wielkich pieniędzy tego. Nie, ja miałem oddzielny kontrakt. To był kontrakt, który przeszedł do klubu. Pieniądze poszły na klub w Toruniu, a budżet był chyba z 1 000 000 zł. Więc jak taki klub dostał 600 tysięcy, to wiesz, powinien się nazywać Bajerski Klub Sportowy. Klub sportowy Apator Bayer Toruń. No, dokładnie. No. Ale, czyli ty... Ja miałem oddzielny kontrakt. Ale to był dobry kontrakt dla ciebie? Tak, dobry był kontrakt. Tylko Les Gondor właśnie mówił o tym często, że on, pamiętam to, on mówił o tym, że on raczej jest zwolennikiem kontraktów takich, że niekoniecznie na przygotowanie i jakąś gotówę wcześniej, tylko żeby na torze wyjeździć. Nie, ja miałem na przygotowanie, miałem też pieniądze, miałem też, kurde... dobre pieniądze za punkty. No. Także ja nie narzekam, no kontrakt miałem dobry, przyszli, zgłosili się, więc... A z Piotrkiem Świstym jak się dogadywałeś od początku? Kurde, ogólnie chyba Piotrek nie był zadowolony z tego. No nie był. No bo to wiesz, przychodzi młody, kurde, pierwszy rok seniora, może też myślał, że też będzie inaczej, a ja tutaj przyszedłem i zacząłem naprawdę dobrze jechać. No i nie wiem, czy poczuł się zagrożony, czy co, no nieważne, no ja ogólnie z Piotrkiem miałem dobre relacje, no ale gdzieś tam, kurde, było to, może nie czuć, może nie widać, ale ja takie wrażenie odnosiłem, że jednak, kurde, trochę tak przeszkadzało. Nie było chemii? No, tam nie było aż tak źle. No dobra, pierwszy, mieliście, skład wtedy Pergo Gorzów był taki, to był 97 rok. Ja mam program z pierwszych zawodów z twoim udziałem w drużynie Pergo, ale pierwszy mecz był wtedy w Lesznie, wyjazdowy. A to był pierwszy mecz 6 kwietnia 97, godzina 14:30, Pergo Gorzów, Apator DGG Toruń. Czyli ty jechałeś od razu przeciwko swoim kolegom. Tam był Ryan Sullivan, jak miał na imię Bednarski? Bednarski. Sławomir, nie? Nie. Arkadiusz? Nie. Bo on jechał z dwójką. No dobra, nieważne, teraz nie będę szukał. No on tam 001 miał. Mirek Kowalik, Wiesiu Jaguś, Jacek Krzyżaniak, Robert Kościecha, Marcin Kowalik i Tomasz Szanowski. Jerzy Kniaś był wtedy trenerem... A Kniaś był trenerem gdzie? W Toruniu wtedy, świętej pamięci Jerzy Kniaś. A Pergo Gorzów, Tony Rickardson 9, Robert Flis 10, Tomasz Bajerski 11. Ty miałeś 3-3-1-2 w tym meczu. Piotr Paluch 12, Piotr Świst 13, Paweł Nizioł 14, Sylwester Moskwiak 15 i Mariusz Staszewski 16. To był mecz, który zakończył się po 10 wyścigach. Pamiętasz to? Śnieg padał, tak. Śnieg padał, no my wszyscy tacy, wiesz, sople z nosa i tak dalej. Tobie się Gorzów w ogóle jako miasto podobał? Oj, rewelacyjne miasto. Tak? Rewelacyjne. Świetnie mi się mieszkało w Gorzowie, świetnie mi się jeździło. Chyba ten ostatni rok taki był troszeczkę taki, dlatego się rozstaliśmy, bo tam... 2000 rok ostatni. Tak, też się rozstaliśmy, ale oczywiście w dobrych tam relacjach wszystko, tylko chodziło o to, że... Coś po prostu nie zaczęło się kleić, no nie wiem, co tam było. Ale co, kasy nie było, czy co? Chyba kasy też już takiej nie było, a poza tym no, zgłosił się do mnie Toruń, że mam wrócić. Więc... A zmienił się prezes? Chyba tak, chyba się zmienił, nie?
Wiesz co, Gorzów to jest oczywiście też finał Mistrzostw Polski par klubowych. To jest, gdybyś miał wymienić jakieś takie zawody, ja nie chcę teraz, żebyś powiedział, no tak, bo to było wtedy w Gorzowie, to były takie zawody, które najbardziej w życiu pamiętam. Ale to były chyba jedne z przyjemniejszych zawodów dla ciebie, nie? Kurczę, no tak, tam ci powiem, że jednak... Ciężkie to były zawody. Ja pamiętam, że byłem wkurzony, bo wtedy też świętej pamięci Zenon Plech był trenerem. No, ja w Gorzowie, byłem, no. Ja byłem... dosyć dobrze jechałem cały sezon. Dobrze mi się właśnie wydaje, że tak sobie, że ty miałeś taki sobie. Słabo. My tak dupy dawaliśmy wszędzie, że szok. I ci powiem, że inaczej. Na pewno jechałem lepiej niż Cegła. O. I no. Byłem pewien, że trener Plech mnie ustawi właśnie jako prowadzącego parę. W tej parówce? Tak, w tych mistrzostwach polskich. No ale, jakie to ma znaczenie, kto jest prowadzącym parę? Wiesz, pierwsze, drugie pole ciągle jedziesz, a w Gorzowie pierwsze i drugie było zawsze dobre, nie? Do tej pory jest dobre. No ale przecież można było się w parach zamieniać polami startowymi. Cegła nie ponieważ... Nie wiem, czy wtedy można było. Wydaje mi się, że można było. Nie pamiętam dokładnie, w każdym bądź razie się nie zamienialiśmy. Ja jeździłem ciągle te trzecie, czwarte pole. Ale kurde, tak się dobrze układało, to ci powiem, że nawet jak przegrałem start, no byłem piekielnie szybki, też miałem motocykl od Firuna Jensena, dlatego mówię, że mi dobrze się jechało w tamtym roku, tylko drużyna przegrywała dosyć mocno i my chyba 4 czy 5 meczy z rzędu dostaliśmy w torbę. Pierwszych meczów. Tak. Pamiętam i to było tak, że to była, że tam był w ogóle chyba zmiana trenera była później, nie? Bo to Jerzy Kniaś później przyszedł chyba. Kurde, nie pamiętam jak to było, wiem. Czy nie, Kniaś był i za niego Zenek przyszedł. Tak, no, możliwe, tak było. Możliwe, że tak było. No. W każdym razie ja pamiętam to jak to też właśnie prezes Les Gondor zrobił nam zgrupowanie i wtedy Waldek Walczak chyba jeździł w tym roku też chyba u nas. To było Stenka Walczak? To był ten rok? Chyba tak. O kurczę, ale tam była ekipa, no. No to już Świst poszedł wtedy, no tak, bo on jeździł w Wampurze Rzeszów tutaj nawet w tych parach. No i to było, no. To było tak, że kurde w torbę dostawaliśmy wszędzie, gdzie nie pojechaliśmy. Tak, tak, tak. 5 meczów pod rząd tam było w plecy. Tak, pierwsze od samego początku. Na mecz do Torunia. Do Torunia. Tak, ja zrobiłem 13 chyba, a Waldek zrobił chyba 9 przy defekcie na drugim miejscu, no ale historia związana z tym meczem to była po prostu coś fajnego, pamiętam to bardzo dokładnie, bo z Waldkiem Walczakiem dalej mamy świetny kontakt od 10 roku życia, więc prezes Gondor zrobił nam zgrupowanie w Lipianach. Da. Tam gdzieś spaliśmy oczywiście. Tam gdzie siedziba firmy Pergo była. Tak, tak, hotel był tam gdzieś obok, nie? Mhm. No i sobie siedzimy. Wieczorkiem, jak to w hotelu, zrelaksowani, tutaj ten, no i nagle ktoś o pierwszej w nocy puka do drzwi, no. W las! No to prezes przyszedł nas odwiedzić. Mówi, kurde, jak wy nie pojedziecie tego meczu, to będziecie do końca roku za darmo jeździć. No to my na drugi dzień, nie? Koło prezesa, koło biur okien, przebrani w dresach biegliśmy, trening, kurde, na dół, tam było jezioro. Jezioro, biegniemy koło prezesa, raz, drugi, łódka, na drugą stronę do sklepu spożywczego, browary i w trzciny tą łódką. Ale to nie był dzień meczowy, jak nie, rozumiem. Nie, no to my tam siedzieliśmy chyba od poniedziałku. A czyli takie tygodniowe zgrupowanie to było. Tak, no to jak torbę dostawaliśmy wszędzie. No i kurde, wiesz, my tam przyświrowaliśmy tu, że trenujemy w te trzciny tą łódką z tym browarem. No. Kurde, no i co? My przyjechaliśmy do Torunia. A kto jest w tym zgrupowaniu? Kurde, nie pamiętam. Wszyscy byli? Nie, bo oni byli z Gorzowa chyba wszyscy. Wiesz, większość z Gorzowa była. No ale obcokrajowców też nie było, no bo wtedy Riki jeździł w Gorzowie, no to nie sądzę, żeby go tam... No, to nie, to Polacy z Gorzowa i my. No. No i kurde... To Darek Stenka jeszcze mógł tam być wtedy. Nie, tam byliśmy my sami chyba. Aha, tylko. No dobra, no i... A nawet jak byli inni, no ale w pokoju byłem z Waldkiem. Ale trener przyjeżdżał tam w ogóle do was, dzwonił ktoś, czy wy tam mieliście po prostu być? Nie no, treningi, trzeba było biegać. No ale to... prezes zarządził. Automobilizacja była, czy ktoś tam pilnował tego, oprócz prezesa? Kurde, wiesz co, chyba był ktoś, ale nie pamiętam. No dobra, mniejsza z tym, przepraszam, no bo to w szczegóły wchodzimy. I jedziecie do Torunia. No nie mogło być nikogo, jak my wzięliśmy łódkę i popłynęliśmy na drugą stronę, to już był trening. No. Przepłynęliśmy w jedną stronę, browar i popłynęliśmy w trzciny. Więc kurde. No ale wiesz, przyjechaliśmy do Torunia, wygraliśmy ten mecz, pierwszy. Tak, pamiętam to. Wygraliśmy ten pierwszy mecz, no i co najlepsze było to, że... prezes powiedział, że będzie nam zawsze robił takie zgrupowanie. I zawsze łódka w trzciny. No. Także to było dobre. No i wtedy zdobyliśmy ten srebrny medal, nie? Tak.
Pamiętam to doskonale. Ale to nie, to czekaj, to nie mogło być wtedy Darka Stenki i Waldka Walczaka. Waldek Walczak chyba był. Tak? To Stenka no, później doszedł? Pierwszy rok jeździłem właśnie tam i na drugi rok przed Waldek. No dobra, ale to wróćmy jeszcze do tych mistrzostw Polski par klubowych, Tomek, bo pierwszy wyścig wyjedziecie, bo ja pamiętam, że myśmy nie byli faworytem w ogóle, jako Gorzów tego turnieju, tam był Wrocław, Zielona Góra, Gorzów. Gniezno było też. Gniezno było, tak, tak, bo tam Adam i Tomasz Pfeiffer i chyba Gniezno tam odebrało jakieś punkty, pamiętam, tak, nie. Przegraliśmy 4-2, przegraliśmy z Gnieznem. Cegła przejechał trzeci. Czy nam odebrał? Nie, tak. Nie mogliśmy przegrać, bo też te wszystkie biegi wygrałeś. 4-2 wygraliśmy. Wygraliśmy. Pogubiliśmy, bo ten bieg jest też, jest na YouTubie, jest ten bieg, jak goniłem Pfeiffera z czwartej pozycji. Tak, no, pamiętam to. No, to tu przegraliśmy ten bieg i przegraliśmy jeszcze z Golobami. Wygraliśmy 4-2 i z tym 4-2. A mieliśmy ile? 28 punktów, nie? Tak. A ja 18, 28. Tak. Piotrek Paluch nie startował. 18 punktów zrobiłeś i pamiętam, że wtedy... A, i pojechałem na drugi dzień chyba do Leszna, liga była. I cię dmuchali. Tak, i mnie i cegły wzięli na dmuchanie. Ale czysty byłeś. No tak. Tak, ale ty w ogóle wtedy, bo ty nie dowierzasz w tę historię, ale Tomek z hotelu w Poznaniu też ci to potwierdzał, że powiedziałeś, że dzięki Red Bullom ty taki wynik zrobiłeś. Tak? I wiesz, komu Tomek, to... Wiesz, Tomek komu to... z Nowotelu? Tak. Tak, a to właśnie, no patrz. Wiesz, komu to powiedziałeś w ogóle? Bo ja do tego doszedłem. Powiedziałeś to niejakiej Izabeli Grzebiecie, tak. Ocean. Tak się teraz nazywa. Tak, wiem, mam z nią kontakt. Macie kontakt? Mieszka w Chicago, tak. Jej mężem jest jakiś pianista. No, pan Ocean chyba, nie? Tak. No, ale... Nie, Eleven. Ty, ale spoko ten... gość. Tak? Poznałeś go też? Nie, no bo wtedy... Bo... Nie, teraz miałem jeszcze z jej bratem, który mieszka w Gorzowie, mam kontakt, nawet ostatnio gadaliśmy chyba z tydzień temu. Tak? I za teraz niedawno była właśnie w Polsce. O! Miała nas odwiedzić, ale niestety wyszło tak, że coś tam się poprzekładało. I... Rozumiem. Wiesz co? Mamy tutaj taką rubrykę w programie, w którym ty startowałeś, ale ci teraz zrobiłem ładne zdjęcie, wiesz? Państwo to zobaczą na Facebooku. W filmiku zapowiadającym ten odcinek. Jest chwila z Bajerkiem, tak jest to napisane, i tu były pytania do ciebie, także żeby kibice cię poznali w tym Gorzowie, jak ty przyszedłeś. Jak się czuje zawodnik, który został najdroższym żużlowcem w historii światowego speedwaya? No i co powiedziałem? No, co powiedziałem? Słuchaj teraz. Czuję się normalnie i cieszę się, że znaleźli się ludzie, którzy uwierzyli we mnie i zapłacili za mnie tak dużo. Ja ze swej strony postaram się, aby tego nie żałowali. Czemu takim głosem to czytam? No bo to tak jest... No ja bo... inaczej to mówiłem. A jak mówiłeś? No normalnie, jak facet z jajami. Dobra. Jak wkomponowałeś się w gorzowski zespół? Na razie jest super i wierzę, że tak pozostanie. Z każdym gorzowskim zawodnikiem można się dogadać. Oprócz śwista mógłbyś powiedzieć. Są... się dogadywałem z nimi. Są oni bardzo otwarci, przychylnie do mnie nastawieni. Czekaj, wielu sportowców zmieniających barwy klubowe traci na wartości sportowej. Kto ten wywiad przeprowadzał? Miał rację. Czy nie obawiasz się, że tak również będzie w twoim przypadku? Było kilka takich transferów, ale nie jest to regułą. Chciałbym udowodnić wszystkim, iż po zmianie barw klubowych będę jeździł co najmniej tak dobrze jak wcześniej. A? Jak jeździłem? Podobnie. No początek miałeś dobry. Oczy, w bieżącym roku masz startować w lidze szwedzkiej. Czy już wiadomo, w jakim klubie? Niestety jeszcze nie. Ostatnio rozmawiałem z Tony Rickardsonem i prezesem Gondorem, lecz okazuje się, iż są problemy ze znalezieniem dobrego klubu. Myślę jednak, że niebawem będę znał... Piraterna Motala. Piraterna, O, słuchaj, tu jest jeszcze takie pytanie natury egzystencjonalnej. Z czym kojarzy ci się słowo szczęście? Jakbyś dzisiaj na to pytanie odpowiedział, Tomek? Ze zdrowiem. Tak? No, a wtedy co powiedziałem? Bez szczęścia niczego dobrego w życiu się nie osiągnie, ale w każdych okolicznościach trzeba mu dopomóc. Uważam, że na szczęście trzeba sobie też zapracować. Tak jest. Mądre to było, dobrze. Tak, i to ile lat wtedy miałem, nie? No, no 22, no bo wtedy w seniorkę wchodziłeś. Mistrz Polski par klubowych, Tomasz Bajerski, proszę państwa, jest gościem podcastu Mówi się Żużel. Ja czuję, że państwu się ta rozmowa bardzo podoba. Tomek, co jeszcze o Gorzowie chciałbyś powiedzieć? Powiedz. Nic, no fajny czas, naprawdę fajny. Z Tonym bardzo dużo czasu spędzaliśmy przed, po, więc dużo ciekawych takich rzeczy się działo. Ogólnie dobry czas. Jeszcze wrócę na chwilę do czasów poznańskich. Jak Arek Ładziński dzwonił do mnie kiedyś, żebym poprowadził prezentację drużyny, i on koniecznie chciał, żebym z kimś to prowadził, żebym nie robił tego sam, bo to mówi jak na dwa głosy, to zawsze dynamicznie i coś tam. Ja mówię, dobra, no. I on mi tam kogoś próbował znaleźć, ale to nie szło, coś tam. I ja mu powiedziałem, ty,
A po co ty mi szukasz drugiego kogoś, jak masz takiego trenera jak Bajerski? A, pamiętam to, w jakiejś galerii, nie? Pestka czy gdzieś tam? Tak, tak, tak. My sobie tam żeśmy docinali. No. Ty tam coś tam się śmiej, że jestem z Gorzowa. No tak, no. Nie pasowało ci to. A skąd wiesz, że już pasuje? Ale ten, ale wiesz co, jeszcze robiliśmy w zeszłym roku, jak byłeś jeszcze trenerem PSŻ-u, to w hotelu też bardzo fajnie wyszło. Jak wyszedłeś na scenę... Ale też chyba na targach robiliśmy, nie? Też, no. Kurde, my tyle robimy ze sobą rzeczy? No. Kurde, widzisz, no? No widzisz, ale nie, bo to jak się naturalnie gada, to tak jest. Dobra, Tomek, lecimy dalej, proszę bardzo. Żużlosa. Baletnica, a to dobre jest. Bajer, baletnico, kto ci podbił lico? Pamiętasz to hasło? Tak, gdzieś tam mnie nie lubili, ja nie wiem, dziewczyny. W Toruniu cię nie lubili, no. To był mecz, tak, czekaj, gdzie to było? To był mecz 9 lipca 2004 roku. Mówimy to w Toruniu wyjeździłem. Mówimy o, no tak, ale mówimy o sytuacji, w której, ty, to ja nie wiem, gdzie ten transparent powiesili, bo mówimy o sytuacji, jak się spiąłeś z Golobami, wjechałeś w Jace. No, tak, ta, ale to nie Toruń, to w Tarnowcu, tak, Tarnowscy kibice mi to wywiesili. Tak? A, tak, tak. Tarnowscy kibice ci to wywiesili. To jest ta sytuacja, słuchaj, nie wiem, czy ty jeszcze ją... pamiętam to. Co tu się stało, że ciebie tak poniosło? No, tutaj widzisz, gdzie jadę z tyłu i tutaj trochę kołodziej mi się zjechał, no widzisz, jak poszedłem. Wyprostowało cię. No jemy, to niechcący Jacka, naprawdę nie chciałem tego zrobić. Podjechałem do Jacka, to widać później Tomek. Tomek tu był napompowany. Tak, tu widać. Bo Jacek jechał z kontuzją wtedy w ogóle jakąś taką. Po kontuzji. Czy po kontuzji, no. Tak, tak. Butelki tak. Lecą na ciebie. A były tam nasze stare przyboje z Tomkiem, już jest wszystko pozamiatane, porobione, tam nie ma tematu. Czy jest okej? Okay. Tak, no już dawno było. Nawet miałem taką sytuację, że po tej z rok czy z dwa kiedyś były takie modne mecze charytatywne w hokeja. No, tak, tak, tak. Kurde, w Toruniu, nie? Tak, w Toruniu, w Bydgoszczy, gdzieś tam do Opola jeździliśmy. W Częstochowie chyba też. I kurde, trener, nie wiem, kto tam był trenerem, ktoś tam naszym był trenerem i mimo tego, że z Tomkiem nie gadałem, czy tam byliśmy jakoś tam ścięci, czy no w każdym razie, wiesz, no. Jak to jest, nie? Tak. W życiu. W każdym bądź razie nie ten. I przyszło co do czego i nas dali, kurde, do jednej piątki. I zobacz, mimo tego, że kurde, nie gadaliśmy ze sobą, kurwa ma... A tak nam w hokeja wychodzi, non stop. Ja jemu podawałem, tak? Oni bramki strzelaliśmy. No i tak po tym meczu, dobra, i tak jakoś, kurde, zaczęliśmy gadać coś. Wiesz, jak to, po strzelonym golu, dzięki, i tak w szatni. I można by powiedzieć, że ten topór tam, to siekierkę zakopaliśmy. Ale to wracaliście jeszcze do tej sytuacji z Torunia? Nie, no gdzieś tam się śmialiśmy z tego, to bardziej było tak zrobione przez... No to było, no bo to na adrenalinie było dłużej, nie? Oni jeszcze, wiesz, wiadomo, ja jak nie to... Przez tyle lat, co jeździłem, no to wyśle miałem wykluczeń za takie coś. Ale ty mi... Jedno, może dwa. Ty, ale czekaj, bo ja nie pamiętam, ty miałeś oko podbite? Wtedy? Tak. Miałeś? Nie, pamiętam już dokładnie. Ty byłeś po wypadku najbardziej pokiereszowany samochodowym, nie? No, ale to ten wtedy, wiesz co, bo Tomek przeskoczył przez płot, walnął mnie w kask i se taśmę chyba, czy plaster sobie nakleił. Jakoś to tak było. No i później Walas mi w Toruniu na meczu wręczył worek taki do trenowania. Coś było, tak, tak. Bokserskie. Mam je do tej pory. Co ty? No, leżą u moich rodziców na strychu. No i tam niepotrzebnie to wszystko było, wiesz, tam później. Ale słuchałeś podcastu z Jackiem Golobem, nie? Tak. Jacek mówił, że Bayer dostał, jakoś to nazwał po swojemu, tam, że, no, że dostał w głowę i... Kas dostałem. I dalej naszym przyjacielem jest. No, nie, ja z Jacą w ogóle, nawet na chwilę nie, bo ja, wiesz, ja podjechałem, przeprosiłem go, bo to było tak, że ja wygrałem ten start, pojechałem pod płot, oni mi się tu wcisnęli i Janek Kołodziej, kurde, troszeczkę mi zajechał, a ja już, wiesz, byłem tak napędzony, że ja już nie miałem wyjścia. Jak ja bym zamknął gaz, to by jeszcze gorzej było, bo bym i zabrał i Kołodzieja pewnie, i bym zabrał jeszcze Jacka Goloba. A w momencie, kiedy wiesz, ja wszedłem z gazem, to już ta siła była taka wielka, że to mnie wepchało w tego Jacka, nie? I ale tam... ty z nim rozmawiałeś po tym upadku, tak, jak on leżał? Ja podjechałem, czy wszystko okej, okay, tak, i później ta sama zadyma było. Ale Jacek co mówił, że jest okej? Okay? Tak, że okej, okay, że okej, okay, nie? A i Tomek wtedy... Tomek, jak ja, wiesz, bo jak ja przewróciłem go, zawróciłem pod startem, no w ogóle kabaret był, że chcieli mnie wykluczyć, w ogóle, że ja zawróciłem pod prąd, pojechałem, tam wtedy był prezes Ślak chyba. Grzegorz, no? Tak, o Jezus, i tam Tomek przeskoczył, walnął mnie w ten kask, ja pojechałem dalej, no i taka nerwowa atmosfera, później w parkingu to się przeniosło, kurde, kabaret tam był taki, że szok, no ale sprawa się zakończyła, jak się zakończyła i...
temat jest zamknięty, z Tomkiem normalnie gadamy, komentujemy mecze, widzimy się nieraz, także no. Jest wszystko dobrze już od dawien dawna. A ty w ogóle ten telewizor, zmieniając temat trochę, ten telewizyjny wątek, ty cały czas będziesz pracował, współpracował z telewizją? No z Kanałem Plus, mam współpracować w tym roku. Tak? No. A jak ci się to podoba, jak ty się czujesz w tej roli? Kurde, powiem ci, jak jeździliśmy na Grand Prix na wyjazdy takie weekendowe, to była rewelacja. Hotel, delegacja. Tak jest, podróż samolotem. A jeszcze później w telewizji cię za bardzo nie widać, bo tylko komentujesz sobie nie, tam z OFA, to nie? Nie, widać. No wiem, no ale to, to... Widać, widać nieraz. No ale to wiesz, zależy gdzie... To już wiesz, jadąc tam, wiesz, czy cię widać, czy nie. Jak cię widać, to wiesz, czego nie możesz robić. A jak cię nie widać, to możesz robić sobie wszystko. Czyli... Ta iskra w tobie nie gaśnie, Tomek. No nie, no powiem, wyjazdy z telewizji, rewelacja. Nawet sama praca w tej telewizji jest, ja to lubię robić, fajnie. Można się pośmiać, pogadać i pokazać ludziom i wytłumaczyć niektóre naprawdę bardzo rzeczy, które są zawiłe, które są, rzeczy, których nie widzą kibice. A z czym masz największy problem, jeżeli chodzi o te transmisje? Kurde, kiedyś to ci powiem, miałem problem z tych pierwszej czy drugiej lidze. Z zawodnikami, wiesz, to kurde, nowi jacyś zawodnicy, więc tak jak się nigdy nie przygotowywałem, to jadąc na taki mecz drugiej ligi, gdzie nie znałem zawodników, to jednak się przygotowywałem. Ale masz na myśli w ogóle jakieś życiorysy, tak? No skąd się wywodzi? No mniej więcej, jakiś wiek. Jak się wymawia nazwisko na przykład. Tak, dokładnie, dokładnie, no. Ty, bo ja na przykład... tam z Belego miałem, jak... Mówię, Dawid, jak w końcu ty masz na nazwisko? Beliego. No to i tak został Belego i tak. Ja też go o to pytałem, nawet nie jego, tylko czekaj, ktoś mi, jego mechanik, bo miał Polaków mechaników, nie? O, tak. I któryś mi przyszedł i powiedział, bo ja pytałem o to właśnie, bo ja wolę zawsze zapytać, jak prowadzę zawody, a nie co mi się tam wydaje. I ja mówiłem, Beliego, tam David, on mówi, nie, normalnie, Dawid Belego. Tak jak jest napisane, tak ten, nie? To jest to, ale wiesz co, bo ja na przykład bardzo lubię ciebie słuchać, jak mówisz, komentujesz, tłumaczysz i super, merytorycznie super, tylko masz, nie wiem czemu ty masz jedno słowo zawsze wymawiasz tak samo po poznańsku, ty zawsze mówisz tutaj, nawet dzisiaj to powiedziałeś. No bo tak mówię. Czemu nie mówisz tutaj? No bo jesteśmy tutaj. 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 Słuchaj, nie, no... Tak jakoś, kurde, to jest, wiesz, każdy ma jakąś tam, w Toruniu mówimy jo na przykład. No właśnie, to też chciałem powiedzieć. A tego nie mówię chyba. Jo, nie. Jo nie mówisz. No. No, a tutaj mówię. A jo to jest takie potwierdzenie, tak. Że tak. Tak jest, jo. Dokładnie. No, także nie wiem, no to mam i to powiem ci, że wielu może ludzi, nie, ale tam niektórzy mi, moja obecna partnerka też mówi, zwraca mi na to uwagę, nie? Ale na tu... A ja mówię to, kochanie, idź, proszę. I mów. Pogadaj sobie. Tak. I tak samo jak z żużlowcami, nie? Nie podoba się jazda, siądź na motor, pokaż. Tak. Albo no. Nie jedziesz. Dlaczego nie jadę? A ile masz punktów? No zero. No to co odpowiedziałeś na pytanie? Tak jak Kuba Kozaczyk kiedyś kozaczył z Kevinem Pfeifferem, nie? Co mu tam mówił, że jak to na tym motorze jedziesz? No to prezes siadaj i jedź. A to tego nie pamiętam. No bo wsiadł i pojechał. No i skończył na plecach, na tyłku. No oczywiście. Nie było wtedy. Byłeś, nie byłeś, tak było. To się nie chwalił mi, Kuba. No. Aż go zapytać. A zapytaj go, jak dosiadł, jak tam odkręcił na jedną dziesiątą manety. To nie jest okej, okay, nie? Bo kurde, ty jesteś zawodowcem, tak? Żużlowcem, to jest twoja praca. No wiem, no ale to no, chodzi o to, że wiesz, to zależy... Pokazanie prezesowi. Ale jak, no ale to nie wzięło się z niczego, no bo on mu tam powiedział, że coś tam jeździsz tak, to było na zasadzie jakiejś zabawy, nie? Chodzi o to, że niektórzy się wymądrzają trochę za bardzo i tak jak ty mówisz, no to proszę bardzo, siadaj i rób to, co ja. Tak jest. Na tej zasadzie. Tomku, bardzo cię proszę. Nieuchronnie zbliżamy się do końca. Punkt zwrotny. Punkt zwrotny. W twojej karierze punktem zwrotnym było odejście do Gorzowa, wypadek samochodowy czy awans do Grand Prix? Tak to sobie ułożyłem. Kurde, wiesz co, po kolei wszystko tak jak było. Te odejście do Gorzowa, wiadomo już, jak mówiliśmy, czym było spowodowane. Nie żałuję tego. Myślę, że jakby drugi raz była taka okazja, to bym też to zrobił. Później co tam było? Wypadek samochodowy to było też właśnie, kurde, do Waldka Walczaka jechałem z koleżanką. Po coś nie pamiętam, po co. Ale osobówką jechaliście. Osobówką, tak. Tam były historie, że ja kierowałem, się przesiadłem. A gówno prawda, bo ja siedziałem jako pasażer. Samochód był tak zmasakrowany. Ja spadłem tutaj, wiesz, gdzie nogi się trzymał. Pasażer, gdzie trzyma nogi. No. Ja tam byłem wgnieciony wręcz. A miałeś pasy? No gdzie? Tomasz Bajerski, Polska. No. Ale to jechałeś... A jaka to była droga? Jakoś wojewódzka, powiatowa? Nie, co to było? W Toruniu, za mostem, zaraz jak się tutaj jedzie na Podgórz. Koleżanka jechała i ci powiem, wiesz co, wyprzedzała samochód wolno jadący i z zakrętu wyjechała ciężarówka i
po prostu spanikowała, hebel wcisnęła i po prostu wpadła w pościsk, bo to była zima, 5 stycznia to był. I wiesz co, i uderzyliśmy w tą cysternę, my mieliśmy, nie pamiętam. Tą, co naprzeciwka jechała? Tak, aż koło urwaliśmy od strony kierowcy. A czy jakim autem jechaliście? BM-ką. Ale ta BM-ka to była mojego kolegi, ona też była trochę po przejściach i tak ci powiem, nawet jacyś tam biegli, coś mówili, że może nawet i dobrze tych pasów nie miałem, bo te pasy nie działały prawidłowo. Więc jak uderzyliśmy w ten samochód, ja wpadłem tam, gdzie się trzyma nogi, mówiąc, Natalia miała na imię, mówię, Natalia, żyjesz? Ona powiedziała, że tak i ona w sumie tylko udo złamała. No ja miałem całą twarz, oczodoły, obydwa połamane, żuchwę chyba w 5 miejscach, w 7. Także ja wszystko przyjąłem na twarz, dlatego może taki ładniejszy teraz trochę jestem, bo tylko operacja. No. Z 16 zębów. Nie patrz na mnie, że ja ci potwierdzę albo zaprzeczę, bo nie wiem, jak to skomentować. Może lepiej będzie. No. No, więc ja tam wszystko na głowę przyjąłem. I ci ale odcięło cię, czy ty miałeś cały czas być przytomny? Cały czas miałem przytomny, byłem, dlatego się zapytałem, czy ona żyje. Jeszcze podarłem sobie spodnie, kurde. No. Jeszcze podarłem sobie spodnie, to najgorsze. No i ci powiem, że kurde, wyciągali, rozcinali ten samochód, wbili mi te nożyce trochę w plecy nawet. Co ty dajesz? Także wiesz, jakieś pieprzenie i gadanie, że ja byłem kierowcą, to jest kompletna bzdura. No ale to można przecież na policji sprawdzić, no, czy jak jest protokół. Tak, no, ale kolega mój był na tym wypadku, że mnie przesadzili, nie? Aha. Kompletna bzdura, nie byłem w stanie. Wyjęli mnie z tego samochodu, położyli mnie na tym asfalcie, tak? Za chwilę karetka, wszystko to przyjechało mnie zawieźć do szpitala. A jakieś złamania miałeś? Takie poważniejsze? Nie, no tylko... Czyli pokierowano? Oczodoły, żuchwa i... No nie, no to poza... Tylko to, no. A tak nic, kompletnie. Wiesz, ja byłem w trakcie sezonu przygotowawczego, także ja... A, czyli... Wiesz, to było na zasadzie, że ja siedziałem i w pewnym momencie mówię, o kurwa, i tak się, wiesz, skuliłem, no. Uderzenie miałem, 100 ileś odłamków szkła. W czole, tu wszędzie. Yeah. To mi wyciągnęli. Powiem ci, że nawet, wiesz co, żeby nie skłamać, ale chyba w zeszłym roku jeszcze z powieki jeden kawałek szkła wyciągnąłem. Po ilu latach? No policz sobie, 25 lat? 24? Chodziłeś ze szkłem w... No takie, wiesz, malutkie odłamki. No ja wiem, no. Sobie wyciągnąłem pensetą, nie? A do jakiegoś lekarza poszedłeś później? No gdzie, to jest to lekka, kto wiesz. Jak... No nie, ale to, że tam się nie, no mówię, żadna infekcja nie wdarła, nic. Nie, no to wiesz, ciało jakby to wypchnęło, ale to zobacz, ile lat minęło, bo no. Po tym wypadku... To kto wie, czy ty jeszcze nie masz w czole czegoś? Nie wiem, no. Tak to sprawdzam. Tak. No. Ale po tym wypadku to non-stop wyciągałem, wiesz, rok, dwa, trzy, pięć. Co ty dajesz? Cały czas. A teraz mówię, w zeszłym roku jeszcze jeden sobie wyciągnąłem. No, ale to, bo ty jeszcze powiedziałeś, jak ten filmik ci włączałem, że tam jeszcze miałeś swoje zęby, bo tu miałeś też zęby ci ucierpiały? No, chyba z 16. Co, 16 zębów ci wyleciało? No, jak ja mam wszystko połamane, jak ja powiedziałem, to wiesz, jak na filmach. Co no, ty ja mówisz? Chyba z 6 czy 7 operacji, no Jezus, i mam masakra. No dobra, Tomek, ale jak ty szybko wróciłeś do żurobu? Bo ja tego nie pamiętam, ja tylko pamiętam, zaraz. Że... Normalnie jechałeś normalnie już. Normalnie na wiosnę, tak. Mhm. Pamiętam. Właśnie prezes Gondor, prezes wtedy Synowiec. A bo ty w Gorzowie wtedy byłeś. Tak. No tak. No, przyjechali do mnie do szpitala, ja ich zapewniałem, że spokojnie tam. Mhm. Do sezonu będzie dobrze, no i było dobrze. Jeździłem z składanymi zębami. Kurde. Ale przeżyłeś to jakoś. Kurde, to czego nie przeżyłem? Ty jesteś twardy gość. No, dobra, i jedziemy dalej jeszcze, bo wypadek mamy, że tak powiem, omówiony. I co jeszcze było, ja mówiłem dalej? Aha, Grand Prix. No to Grand Prix to mówiliśmy, że to tak tyle zmieniło, co zmieniło. Nie, to w sumie fajnie, że zobacz, po tym wypadku, po całych tych wszystkich przejściach, historiach, w które, jak wiesz, też trochę sam się wpychałeś. No tak, no tylko i wyłącznie moja wina, to jest niczyja inna, nie? No ale i co, no i Grand Prix i w którym momencie poczułeś, że jesteś spełnionym takim żużlowcem? Tak ci powiem, po tym Grand Prix jeszcze rok jeździłem w Toruniu, później poszedłem do Gdańska, ta śmierć Mirka i wtedy już mi tak wszystko ze mnie zeszło. Wtedy już się coraz większy robiłeś, nie? No, znaczy może nie aż tak, ale wiesz co, nie chciało mi się za bardzo, wiesz, jeździć, przygotowywać. Nawet byłem, pamiętam, Janusz Ślączka był moim trenerem w Miszkolcu, gdzie tam to bardziej traktowałem, to wiesz, jak wycieczki z dzieciakami, z żoną wtedy, jadąc na zawody do Miszkolca, to jechałem tydzień szybciej, nie? Hajdusz Oboszlo. Tak. 2008 rok. Także to wszystko, wiesz, to wszystko tam, kurde, jakoś funkcjonowało. Mhm. Jak przed mną, ja pamiętam, Ślączka i mówi, Bajer, pojedziesz jeszcze 6 bieg. Ja mówię, czy ty jesteś poważny? Ja kurwa, mówię, zobacz, jaka jest pogoda.
toć weź kończmy te zawody, ja jadę na te termy, czy gdzieś, a nie, nie musisz jechać. No pojechałem, wygrałem, bo tam dosyć dobrze jeździłem, dużo punktów robiłem. A to była druga liga? Druga liga to było. No ja mówię, Janę, mówię, Janusz, już weź, proszę cię, nie dawaj mi żadnych szóstych biegów, czy siódmych. Ty, no ale bo to tak właśnie pytanie, nie, bo wiesz, właściwie... Wiesz, wszyscy się tobą podniecali, jak byłeś i w Toruniu, i w Gorzowie, i to wszystko, i aż tu nagle rozbijasz się po jakiś, kurde, z całym szacunkiem, ale wiesz, Lokomotiv, Daugavpils, Speedway Miskolc, KSM Cross, no ty też tam przejeździłeś. No, mam plastron do tej pory. Masz z Wilkiem? No, w Łodzi pojechałem, dwa biegi, też miałem jechać jeden bieg, żeby licencję przedłużyć czy coś, tam nie było komu jechać, też mnie wsadzali, jedź, mówię, ja pierdę, nawet prowadziłem trzy biegi. Co ty? No, start i pierwszy łuk prowadziłem, później już zamykałem gaz. Chciało ci się w ogóle wtedy w to jeszcze bawić? Nie, ja tylko, żeby przedłużać tą licencję. Nie ale wiem po co? Po co i dlaczego, nie wiem. No, ale później po tym Gdańsku, to już powiem tak szczerze, już tak wszystko, w sumie jak te Grand Prix, ten rok w Toruniu, później tak jakoś zeszło ze mnie, jeszcze ten Mirek Schreier, sytuacja z nim, tak ze mnie już zeszło, już tak już robiłem to, bo robiłem. No, bo Gdańsk to jeszcze był taki rzeczywiście, bo tam, kto tam był? Niki był z tobą w składzie? Nie. Nie, Hancock. Hancock był. Hancock był, Chrzanek był, Chrzanoś, tak, nie? Tak, Kościecha, Hancock tam, no, no i tam był prezes Formela. Tak, był taki, no. No, także tam ten Gdańsk później... A tam jeszcze w tym Gdańsku to jeszcze moneta jakaś była niezła, nie? Nawet. A, no, ale do tej pory nie zapłacili, nie? Tam co ty? Wtedy po tym roku Gdańsk nawet był wykluczony z ligi, nie? To prawda. Ja nawet byłem co 31 grudnia w Sylwestra jechałem do świętej pamięci prezydenta Gdańska, który został zamordowany. Wczoraj była rocznica. Pawła Adamowicza. Tak, to do niego jechałem. Chyba mi się też, chyba do niego, bo on tak długo był tym prezydentem Gdańska. Chyba do niego jechałem podpisywać ugodę, żeby, wiesz, że zapłacą mi te pieniądze, żeby dopuścić Gdańsk do startów, ale jednak to się wszystko rozleciało. A podpisałeś papier? Tak, podpisałem. Aha. 31 grudnia jechałem, bo to powinno, miało być wysłane 31. Jasne. A to, a miałeś, a ile klubów się jeszcze z tobą nie rozliczyło? Oprócz Gdańsk tylko. Tylko Gdańsk? Tylko Gdańsk. A tam dużo, dużo ci zalegali? No, z 80 tysięcy euro. Euro? No. Wow. No tam wszyscy popłynęli. Hancock chyba ze 150. Co ty mówisz? No, duże, duże pieniądze. Mhm. No dobra, ale wiesz co, bo później byłeś jeszcze do... Bo ty jeszcze wróciłeś do Unibaxu, tylko ja ciebie w ogóle nie pamiętam z tego... Nie wracałem już. Na no jest, no 2007-2009 Unibax Toruń, tylko że ty byłeś wypożyczany byłeś no chyba, nie? No tylko warszawski kontrakt. Papier był, no tak. I dochodzimy do Lokomotivu Daugavpils, czyli Dyneburg, i tam też ty łatwiej porządziłeś trochę, nie? No i tak, trochę tak. Ale tam też dobrze jeździłem. Ja wiem. Żużel to był dokładką wtedy. Ja wiem. Tam też, no ale tam dobry klub, fajnie wszystko, dobrze mi to się tam jeździło, pasował mi ten tor. Tam był Mikołaj Kogin już wtedy, nie? Tak, tak, tak. I ci powiem, że tam też jeździłem. Czwartek, środa jechałem na zawody. Siedziałem sobie tam w hotelu Dyneburg właśnie. No i jeździłem sobie na tym żużlu. Tak, ja wiem. Awansowaliśmy nawet chyba. Nawet awansowaliście, no. Ja byłem dwa razy na Łotwie, bo rozmawialiśmy o tym z Andrzejem Lebiediewem, to ja zwróciłem uwagę od razu, jak byliśmy za pierwszym razem, że tam jest bardzo dużo ładnych dziewczyn. Jest bardzo dużo. Tak? Jest bardzo dużo, ale teraz byłem jakoś, też byłem właśnie z Kanałem Plus, na chyba Puchar Świata był na Łotwie rozgrywany. Byłem teraz, wtedy byłem z Toruniem na meczu, chyba z Poznaniem byłem też na meczu. Na pewno byłeś z Poznaniem, no. No, to ci powiem, że już tak chyba wyjechały te wszystkie dziewczyny gdzieś, wiesz? Te ładniejsze wyjechały? No, te ładniejsze wyjechały. Wiesz, albo po prostu, wiesz. Parę sztuk się trafi fajnych, ale kiedyś było zdecydowanie więcej, nie? Tam było chyba 65% kobiet na resztę fotelu. Dokładnie tak było. No. Myśmy wtedy też pojechali, pamiętam. Ja z Poznaniem byłem, tylko to jeszcze w czasach, kiedy ty do Poznania nie zaglądałeś. Ty byłeś wtedy chyba na wakacjach. I myśmy byli, ja dostałem kamerę taką jeszcze, wiesz, taką kamerę na ręczną taką, na kasety. I ja miałem nagrywać biegi, żeby tam, wiesz, Mateusz, Szczepaniak, Norbert, Kościuch, żeby oni to później sobie skóra, żeby to sobie obejrzeli i tam przeanalizowali. I tam było tyle ładnych, że mi na nominowane zabrakło baterii. Bo po prostu kręciłem, wiesz, przerwy, nie? No. No i później analizowaliśmy, ale co innego. Nie, no, nie do końca to ten. To się żużlem interesował. No tak. Ty, ale Andrzej Lebiediew mówił, bo w ogóle w Dyneburgu Polaków nie lubią, nie? Ja nie wiem, ja tego nie odczułem. Jak nie odczułeś? Jak Lebiediew mówił, że ty wiedziałeś, żeby jak idziesz na balety, żeby po polsku nie mówić, żeby cię nie poznali.
Ale ja znam perfekcyjnie rosyjski, słuchaj. No ja wiem, ale że jeżeli ktoś, na przykład, Andrzej o tym mówił w podcaście, że jak ty jeździłeś i jak był ktoś z tobą, ktoś z Polski, kto nie mówił po, kto mówił tylko po polsku, to ty mówiłeś, to się nie odzywaj i gadamy w innych językach. W rosyjskim najczęściej. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. No dobra, a słuchaj, a jeszcze jest kwestia Władywostoku. Ty tam jeździłeś na przykład w jakichś różnych turniejach. W lidze jeździłem przecież. No wiem, ale jakiś turniej jechałeś o jakiś Puchar Mera czy kogoś i podobno kiedyś dostałeś jakąś taką... Jakiś... Toyotę Celikę wygrałem. No, ona miała kierę po prawej stronie, nie? Tak, bo tam wszystko z Japonii. Wygrałem taki, kurde, wielki karton piwa. Nie wiem ile, 48 sztuk chyba było, ale taki razy dwa, nie? No. 48 było sztuk piwa, plus tą Toyotę Celikę wygrałem. Wtedy w Polsce miałem Toyotę Suprę, więc ten samochód mi się nie był potrzebny do niczego. I pamiętam Borys, cały właściciel tego klubu, ja mówię, ty Borys, no ale po co mi ten, te piwa w ogóle rozrzuciłem kibicom? Chodziłem, bo tam po to, że... Znaczy dawałeś, nie rzuciłem. Rozdawałem, rzucałem im w trybunę tymi piwami. W ludzi rzucałeś butelkami? No nie, w nich, tylko kurde, wiesz, tak delikatnie, no dobra, bardziej do góry niż w nich. Żartuję, rozumiem, no. Tak, no. Później tą Toyotę mówię do Borysa, mówię, Borys, no ale ta Toyota, to po co mi ona potrzebna? Weź ją od razu ode mnie, po co mi? Zbierz ją ode mnie, nie? Mhm. Ile daje za tą Toyotę? No tam nie pamiętam już teraz kwoty. W rublach pewnie, nie? Nie, tam dolary. Dolary, przepraszam. Dolary, no i mówi, to weź, tyle daliśmy, no tyle ci ten dam. Ja mówię, no dobra, no to zrobiłem tą Toyotą z 4 kółka po torze. No i ją oddałem, kluczyki oddałem, resztę piwa wziąłem, rozdałem w parkingu i... I tyle. I impreza. Czyli ta historia była prawdziwa rzeczywiście. Tak. Ile tam się latało do Władywostoku? Kurde, 10 godzin, 11, zależy jak wiatr miał. Z Moskwy. Z Moskwy, a do Moskwy też samolotem, czy nie? Tak, no tak, no ja raczej. Latałem z domu, dokładnie to była moja podróż, tak. 4 rano wstawałem, może 4:15 wyjeżdżałem. O 5:15 byłem na lotnisku w Bydgoszczy. Leciałem sobie do Warszawy, 40 tam minut, 45. W Warszawie byłem o godzinie 7:00. O 11:00 miałem samo 10:55 Warszawa-Moskwa. Później zmienili ten lot na 11:05. Wiesz, ile ja latałem tam razy, że tak wszystko wiem. No. Lądowałem o 15:50 i o 18:05 miałem samolot 2 godziny do Moskwy, tam niecałe. I z Moskwy do Władywostoku 10. 10 godzin. Wow. Przylatywałem o godzinie 11:00 rano. Jechałem do hotelu. 2 godziny snu. I grybiszok po hiszpańsku, czyli małże, takie zrobione po ichniemu. To jadłem, jechałem na zawody, to już miałem silnik włożony, jak przywoziłem coś porobione, to wtedy właśnie Artyom Łaguta, Grisza Łaguta robili mi te motocykle, łącznie z Aleksem Harczenko. To oni mi przygotowali te motory, pomagali mi też na zawodach, wielokrotnie. I zawody objeżdżałem i po zawodach. A pijać od nowa. Do hotelu i rano na samolot. O 13:05 leciałem z powrotem. A jak się po tych małżach czułeś? Świetnie. Tak? Rewelacja. Lepiej się jeździło? Nawet ci powiem, kiedyś przywiozłem, jak wiesz, jeszcze można było wozić. No. To mi zamrożone mi dali w takim termosie, chyba z 4 kilo. I normalnie przywiozłem je do Polski. Jeszcze były zamrożone. Co ty mówisz? To wiesz, rzuciłem na bagaż, to w samolocie dalej były zamrożone, nie? No. To przyjechałem do Polski, to jeszcze były zamrożone tak, jak je odebrałem. A Opel opłacało się w Rosji jeździć? Tak, opłacało. Tak? Dobra kasa była. Dobry dolar był. No, Tomek, wiesz co, bo tak, ja chciałem cię jeszcze zapytać o... Bo ty miałeś w ogóle... Ja nie wiem, czy można powiedzieć, że ty miałeś smykałkę do biznesu, ale ty generalnie różne rzeczy w życiu robiłeś, nie? Tak, ale to z różnym szczęściem. Z różnym skutkiem. Ale to też była trochę ręka i takie podejście biznesowe mi raz. Nie. Ty się od niego nie uczyłeś niczego takiego? Nie. Ja tam wtedy to bardziej żużel, nie? Mhm. Różnych rzeczy się zabierałem, no ale to różnie wychodziło. No ogólnie za dużo i za szybko. Tak? Tak, a teraz spokojnie sobie. Ale byłem. Ty myjnię samochodową też miałeś? Tak, miałem. W Toruniu? W Toruniu, tak. Ale taką, że samoobsługową, czy miałeś tam ludzi, którzy szerowali? Ludzi miałem. Mhm. Klub nocny miałeś, dyskotekę. Pośrednictwo pracy też robiłeś? Tak, o Jezus, i to bardzo, bardzo długo. I to chyba jak w Poznaniu zaczynałeś, nie? Tak, to ja miałem no, dużo, dużo z Ukrainy, chłopaków, kobiety, dużo miałem. Mhm.
gdzieś. A co, robotę im szukałeś tu w Polsce? I... Tak, w Polsce. No, po znajomych, po... No, różnie wszystko. Mhm. No i też ciekawą pracę, nie wiem, czy na ile możemy o niej powiedzieć, ale też ciekawe zajęcie masz teraz. Które tak, trochę... ale nie możemy mówić o tym. Nie chcesz mówić o tym? Nie, nie chcę, nie chcę. Nie. Jest to praca związana z... No nie chcesz mówić, ale jednak mówisz. Ale no tak, żeby coś może nakreślić, no... Pomagam ludziom, o. Pomagasz ludziom, tak, tak, tak. No chorym. I to jest bardzo chorym. I to jest odpowiedzialna praca i trzeba być cały czas na stand-by'u, co spowodowało, że nasze pierwsze spotkanie nie doszło do skutku. Tak jest. Dokładnie. Ale chcę, żebyś na koniec tej naszej rozmowy, tego podcastu wiedział, że Tomek, totalnie nie mam o to do ciebie pretensji. To dobrze. Bo mam do ciebie słabość. Bo chciałem być twoim synem. Rano zaraz dzwoniłem, synu, do ciebie, tak. Żeby ci powiedzieć, że nie da rady przyjechać. To jest, widzisz, to jest coś więcej niż tylko relacja fan i idol, ale nie, no dobra, w porządku. Aha, wiesz co, bo jeszcze miałem ci powiedzieć, że Patryk razem z obecnym prezesem GKM-u robił ci stronę internetową. I ten Patryk do mnie napisał, kojarzysz go? Nie. Nie? Napisał, bo napisał też, żebym cię zapytał, czy kiedyś doczekamy się, żeby adepta Bajerskiego na żużlu. Syna mojego? No tak, albo bardziej już chyba wnuka, bo to nie wiem, jak tam chłopaki. A, no wnuk raczej chyba nie jeszcze, bo za mało jest, 2 lata ma. Mhm. Ale syn jeden jeździł, miał wypadek nawet tego samego dnia, co Mirek Jabłoński, tylko 20 minut szybciej. Przepraszam, Mirek, młody Jabłoński. No, jak on ma na imię? Mateusz. Mateusz, tak. No. Mateusz miał też tego dnia wypadek, ale 20 minut później. Tak? No, ale na tym samym torze, w tym samej sytuacji, tak, na motoarenie. Na motoarenie, tak. To był zwykły trening, jak każdy inny, tak. Mm-hmm. Po prostu tak się złożyło. No ale i co się stało? Pękła mu nerka. Ujoj. Tak, no, tam w sumie niby dużo groźniej wypadek wyglądał i miał konsekwencje u Jabłońskiego. Ale no mój syn leżał w szpitalu, kurde, chyba z 3 tygodnie na to. Później jakoś został przewieziony do Bydgoszczy, sklejona ta nerka, a tam było dużo, dużo, mhm. dużo ten. No i później tak bardziej chyba matka, kurde, Oskara tak chyba bardziej nalegała na nie. I tak go trochę przekonała, ja w sumie tak powiem szczerze, że też się cieszyłem, bo... Czyli Oskar odpuścił? Oskar odpuścił, chociaż powiem, że podobało mi się, jak jeździł, naprawdę. Tylko ciężko miał ze względu na to, że kurde, za bardzo ambitny był, tak? I ta ambicja po prostu była dużo większa, aniżeli umiejętności i to się tak nieraz skończyło. Ale czyli podobało ci się, a miał trochę swoje... Ja nie widziałem go nigdy na... Dobrze jeździł na przyczepnych torach. Ale też kreda mu kleiła tak jak tobie? Tak, dobrze jeździł po krawężniku, dobrze jeździł też na przyczepnych torach. No i co najważniejsze, nie bał się, to może nie jest akurat dobre, ale trzymał gaz zawsze, nie? Zawsze. Obecnie jaki by nie był tor, zawsze trzymał gaz, a teraz wielu żużlowcom brakuje tego. To prawda. Mhm. Dobrze. Tomasz Bajerski, proszę państwa, czy są państwo zadowoleni? Napiszcie na Facebooku. Tu jest jeszcze jeden żużlo, z którego nie wzięliśmy, ale to jest Łotwa, bo to... Tak, ja wiedziałem, co tutaj jest. Tomek, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Fajnie, fajnie. Ja w zeszłym roku już cię chciałem namówić na tę rozmowę, ale nie było, bo ty chciałeś, tylko nie było za bardzo jak się spotkać, nie? No nie było, tak. No, w Poznaniu mieliśmy się spiknąć, ale coś nie pyknęło tam wtedy z terminami. W naszym ulubionym Nowotelu. Ale w naszym ulubionym też hotelu Mieszko, a propos Gorzowa, no bo w Poznaniu można do Nowotelu, ale w Gorzowie trzeba do Mieszka od 28 lutego w ogóle, 22 roku, czyli od tego momentu, kiedy ciut później jak wojna wybuchła w Ukrainie, hotel Mieszko dał schronienie ponad 300 Ukraińcom, którzy uciekli przed wojną, właśnie w tym 160 dzieci, co oczywiście nie zmienia faktu, że hotel jest stale modernizowany i oczywiście można z niego normalnie i komfortowo korzystać. Oprócz tego centrum szkoleniowo-konferencyjne i wiadomo miejsca na wesela i bardzo duże imprezy, hotel Mieszko był partnerem odcinka z Tomaszem Bajerskim. Prezesem hotelu Mieszko jest Les Gondor, który z Tomasza Bajerskiego zrobił najgłośniejszy transfer. Tak jest. Ale się nagadałem na koniec. Tomek, fajnie było, dziękuję. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich państwa. Do kabaretu. No to już nie zachęcamy, bo to już jak dotąd ludzie dojechali, to już słyszeli. Ale nie pytałem cię celowo o twoją najbliższą przyszłość, bo ona się wkrótce wyjaśni. No kurde, tak, wyjaśni się i to już niedługo. Żebyś tak to robił tydzień później albo dwa, no już by było. Ale już jest blisko. Nic nie powiemy więcej. Niech państwo czekają, prosimy o cierpliwość. Tomaszu Bajerski, kłaniamy się. Aha, no jeszcze o tych bluzach, tylko przypomnę, do końca stycznia można zamawiać jeszcze bluzy, tak żeby na sezon były, mówi się żużel. Kłaniamy się.
Dziękujemy bardzo. Do Dziękujemy. Widzenia. Do widzenia. I okej. Mówi się Żurzel.